Proszę Państwa, to jest chyba taka trochę ironia losu, że dzisiejsze spotkanie, które jest pierwszym spotkaniem promującym moją najnowszą książkę o Janie Pawle II, czyli książkę Zakazane śledztwo, że to nasze spotkanie odbywa się 22 lipca, czyli w 71. rocznicę urodzin nieboszczki PRL-u, prawda? I ja właśnie muszę przyznać, że moja książka o Janie Pawle II, ta książka, której podtytuł brzmi Jak torpedowano śledztwo w sprawie zamachu na Jana Pawła II, to ona się właśnie zaczyna od takich chwil grozy, które pewnie ci z Państwa, którzy są trochę starsi ode mnie, pamiętacie. 13 maj 1981 roku, chwila po godzinie 17. No, wydaje się, że czas się zatrzymał na całym świecie, zwłaszcza w Polsce. Serwisy informacyjne podają wiadomość o strzałach na placu Świętego Piotra. Ranny Jan Paweł II upada. Robi się potworne zamieszanie. Jego ochroniarze, jego kierowcy, jego lekarze natychmiast rzucają się pomóc. No i proszę Państwa, trwa ten szaleńczy 8-minutowy rajd ulicami Rzymu. W ogóle to jest taki cud sam w sobie, można powiedzieć, że ja jak liczyłem z mapą, ile tam trzeba byłoby czasu, żeby w ogóle przejechać, to nie ma chyba możliwości, żeby to przejechać, ten dystans z placu Świętego Piotra do kliniki Gemelli szybciej niż pół godziny, a kierowca papieża pokonał to w 8 minut, prawda? Dużo jest tutaj takich właśnie wydarzeń świadczących o tym, że no, była opieka boska nad Janem Pawłem II. Ale proszę Państwa, co się dzieje dalej? Otóż zatrzymuje się w zasadzie czas na całym świecie. No i ten papież, prawda, ten papież w bieli, który wrzucił główne wyzwanie komunizmowi 3 lata wcześniej, ranny, nieprzytomny, ociekający krwią jest wieziony do szpitala. Jak wynika z relacji chirurgów, które ja tutaj przytaczam w tej książce, to 3 do 5 minut brakowało i papież by nie żył. W tym samym czasie no, komunizm jest w pełni swoich sił. Czołgi radzieckie od Uralu do Łaby, wschodnia Europa w sowieckiej niewoli, Związek Radziecki jest jednym z najpotężniejszych państw świata. No i cały świat sobie zadaje pytanie, czy papież umrze. Mija 8 lat, sytuacja się odwraca. Związek Radziecki jest nieboszczykiem, któremu już nie pomogą żadni chirurdzy. Czołgi od Łaby po Ural zaczynają się wycofywać. Jan Paweł II triumfuje. Triumfuje bez wystrzału, prawda? Okazało się, że to pytanie, które 30 lat wcześniej zadał Stalin, czyli ile papież ma dywizji, że to pytanie niewiele, no nie jest najsłuszniejszym pytaniem w historii i że można nie mieć dywizji, ale jeżeli ma się za sobą poparcie Pana Boga, to można się śmiać z tego komunizmu. I proszę Państwa, ja od dłuższego czasu już zajmując się sprawą zamachu na Jana Pawła II, 4 lata temu postawiłem takie pytanie, którego jeszcze żaden z dziennikarzy śledczych przede mną nie postawił, czyli co działo się po zamachu. O tym, co działo się przed zamachem, o śladzie bułgarskim, o szarych wilkach, o sprzymierzeńcach Ali Ağczy, powstały już dziesiątki reportaży, powstało kilka książek. Najbardziej wartościowe to były książki Claire Sterling i Paula Henze, które ja oczywiście dogłębnie czytałem już kilka lat temu. I to były książki, które miały odpowiedzieć na pytanie, kto stał za Ağczą, kto mu pomagał i spróbować wyjaśnić ten właśnie splot okoliczności, które doprowadziły do zamachu, czyli jak do tego doszło. Ja sobie zadałem inne pytanie. Co działo się później? Moja książka zaczyna się właśnie 13 maja 1981 roku, kiedy chirurdzy ratują życie Jana Pawła II, a policjanci na placu Świętego Piotra zatrzymują człowieka, który był widziany przez świadków, że strzelał. Człowiek podaje nazwisko, które nikomu nic nie mówi. Mówi, że nazywa się Faruk Ozgun i w zasadzie na tym kończy. Zaczyna się zachowywać jak błazen. Mówi only I, czyli tylko ja strzelałem, nie miałem żadnych wspólników. Zostaje przewieziony do aresztu, gdzie przesłuchujący go policjanci i szef prokuratury rzymskiej, Domenico Sica, zauważa, że ma do czynienia z zawodowcem, to znaczy on na komendę zasypia, na komendę się budzi, mówi wiele słów, w których nie ma treści, a wszystkie informacje, które podaje, są informacjami kłamliwymi. 6 tygodni później rozpoczyna się w Rzymie jego proces. To jest najbardziej wtedy przyciągający uwagę mediów proces we Włoszech. Trwa tylko 3 dni. nasz bohater, czyli Ali Ağca, się do wszystkiego przyznaje, co sprawia zdumienie nie tylko prokuraturę i opinię publiczną, ale też sędziów. Zostaje skazany na dożywocie i tutaj mamy do czynienia z pewnym zaskakującym faktem, to znaczy włoski sąd, który miał 3 dni na tym, żeby się pochylić nad tą sprawą, dochodzi do wniosku, że to, co Ağca usiłuje mu wmówić, czyli to, że jako samotny szaleniec strzelał do Jana Pawła II z jakichś tam powodów, on tam podawał setki bzdurnych powodów, a to, że chciał go zabić dla islamu, a to, że nie dla islamu i tak dalej, to w tych słowach nie było ani słowa prawdy. I sędziowie orzekający dochodzą do wniosku, że on nie mógł działać sam i wpisują to w uzasadnieniu wyroku skazującego Ağcę na dożywocie. Kiedy wyrok się uprawomocnia, no to zgodnie z logiką prawną, skoro nie działał sam i miał wspólników, co jest stwierdzone wyrokiem sądowym, no to trzeba znaleźć tych wspólników. W ten sposób w listopadzie 1981 roku sędzia Ilario Martella, który był wówczas jednym z najbardziej doświadczonych sędziów śledczych we Włoszech, sędzia śledczy to jest taki jakby prokurator, który się zajmuje sprawą na etapie śledztwa, a potem do sądu chodzi kto inny, kto się już nazywa prokuratorem. Tutaj muszę to powiedzieć, żeby nie było potem nieścisłości. I właśnie sędzia śledczy Ilario Martella wydaje postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie osób, które miały pomagać Ali Ağczy. No i przez pół roku jest w ślepym zaułku, bo w momencie strzałów wybuchła panika. Kamery monitoringu nie były jeszcze tak zaawansowane jak teraz technologicznie. Nie można było w 1981 roku odczytać jeszcze zdjęć, to dopiero w 1985 i 1987 się udało zrobić. Wszyscy świadkowie, którzy byli na miejscu, zostali już przesłuchani, oni zeznają, mówią tylko o Ali Ağczy. No i tak naprawdę na zdrowy rozum wydaje się, że ten facet nie mógł działać sam, że to, co sąd stwierdził, jest zgodne z prawdą, tylko jak tu szukać jego kolegów, jak tu szukać jego wspólników. Główny skazany dostał dożywocie, bez możliwości wyjścia, nie ma żadnego interesu w tym, żeby współpracować z wymiarem sprawiedliwości i przez pierwsze pół roku to śledztwo w zasadzie stoi w miejscu. Udaje się tylko stwierdzić, i to jest taki ślad, który naprowadza delikatnie włoskich prokuratorów na to, że Ağca miał wspólników, udaje się przebadać cały jego życiorys i tutaj prokuratorzy odkrywają sensacyjne zdarzenie, jakim była ucieczka z więzienia Kartel Maltepe w Turcji, gdzie Ali Ağca odsiadywał, znaczy czekał na wyrok za zabójstwo tureckiego dziennikarza. Okoliczności, które tam wystąpiły, to znaczy to, że on w środku nocy uciekł, pokonał 7 korytarzy, wyszedł sobie spokojnie, wsiadł do taksówki, którą przyjechał jego kolega, no to świadczyło o tym, że była to zorganizowana akcja, przy czym nie było wiadomo, kto pomógł, kto to zorganizował, a władze tureckie, i to jest ciekawa rzecz, tak samo się kwapiły do udzielania pomocy stronie włoskiej, jak obecnie strona rosyjska kwapi się do pomocy Polsce przy wyjaśnianiu śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. No i kiedy wydaje się, że to śledztwo do niczego nie doprowadzi, że szczegóły zamachu na Jana Pawła II będziemy znać tylko z tego 3-dniowego procesu z lipca 1981 roku, nagle sędzia Ilario Imposimato dostaje tajemniczy telefon, dostaje telefon z więzienia, w którym przebywa skazany na dożywocie Ali Ağca. Dzwoni do niego strażnik i mówi: panie sędzio, Ağca chce mówić. Ağca się załamał. No więc sędzia Ilario Martella rzuca wszystkie swoje inne obowiązki, wsiada w samochód i pędzi do więzienia. To było wówczas więzienie Ascoli Piceno, jedno z najpilniej strzeżonych włoskich więzień, gdzie siedzą takie najmniej przyjemne typy. Mafia, trochę ludzi z mafii sycylijskiej, trochę z Camorry, jakichś terrorystów i tak dalej. No i sędzia Martella wchodzi do pokoju przesłuchań i widzi zupełnie innego człowieka. Widzi, że siedzi przed nim ten Ağca, który zupełnie nie przypomina tego sprzed prawie roku. Człowiek zmęczony, zestresowany, pogrążony w depresji, bojący się własnego cienia. I Ali Ağca składa mu propozycję. Panie prokuratorze, czy panie sędzio, ja panu opowiem wszystko, ale ja chcę dostać złagodzenie kary. No, rozpoczyna się między nimi dialog. Sędzia Martella oczywiście jest w trudnej sytuacji, dlatego że to nie był etap, kiedy on się mógł targować, tylko to już był etap, kiedy on miał wyrok do odsiedzenia i nie bardzo można było w świetle włoskiego prawa ten wyrok wzruszyć. No więc oczywiście rozpoczyna się między nimi taka dość specyficzna gra, to znaczy Ağca stara się jak najmniej powiedzieć prawdy, a jak najwięcej uzyskać korzyści dla siebie, a sędzia Martella, zdając sobie sprawę z presji opinii publicznej i z tego, jak ważnej sprawy dotyczy rzecz, no podejmuje grę i chce się od niego jak najwięcej dowiedzieć, a chce przede wszystkim jego celem od listopada 1981 roku jest posadzenie na ławie oskarżonych wspólników Ali Ağczy. I właśnie wtedy, 1 maja 1982 roku w więzieniu Ascoli-Piceno zaczyna się wyjątkowo osobliwa gra, gdzie po stronie sędziego Martelli stają wymiary sprawiedliwości wszystkich krajów zachodniej Europy, a po stronie Ali Ağczy staje cała machina dezinformacyjna państw komunistycznych. I ten pojedynek, on bardzo szybko wykracza poza dialog Martella-Ağca czy Imposimato-Ağca, a staje się w zasadzie jednym z głównych frontów walki tego etapu zimnej wojny, czyli walki między światem kapitalistycznym a światem komunistycznym. Dlaczego? Dlatego, że wskutek zeznań Ali Ağczy 26 listopada 1982 roku 25 listopada, przepraszam, 1982 roku aresztowany zostaje Siergiej Antonow, czyli przedstawiciel bułgarskich linii lotniczych w Rzymie, który był de facto agentem, pracownikiem wywiadu bułgarskiego i który pomagał Ağczy. Do tego momentu, te pierwsze pół roku, czyli od maja, od pierwszych zeznań Ağczy aż do aresztowania Antonowa, nikt nie wiedział o tym, że Ağca zeznaje. Było to utrzymywane w bardzo ścisłej tajemnicy. I dopiero wtedy, kiedy Siergiej Antonow i jego koledzy zostali zatrzymani, znaczy, przepraszam, on został sam zatrzymany, a za jego wspólnikami rozesłano listy gończe, nie było możliwości, żeby ich zatrzymać, bo byli dyplomatami, no to ponieważ informacja o tym trafiła na czołówki mediów ze zrozumiałych względów, towarzysze na Kremlu doskonale sobie zdali sprawę, że Ağca pękł, no i może być problem z zatarciem śladów, żeby one nie doszły tam do tych prawdziwych inspiratorów tej zbrodni, czyli do inspiratorów kremlowskich, bo przecież no nie jest tajemnicą już chyba dzisiaj, że za tym wszystkim stał Związek Radziecki. I tak się zaczyna najpierw w maju, ale potem bardziej w listopadzie 1982 roku gra komunistycznych służb specjalnych, która ma doprowadzić do tego, żeby uciszyć Ali Ağczę. I w tej grze występują podwójni agenci, występuje mafia, występują terroryści, a przede wszystkim służby specjalne. I tą właśnie grę ja opisałem w książce Zakazane śledztwo. To jest wynik 4-letniej mojej pracy dziennikarskiej, próby docierania do ludzi, którzy mieli no, jakąkolwiek informację na ten temat, przejrzenie no, setek albo tysięcy stron dokumentów w różnych językach. A tutaj jedną z takich dość szokujących rzeczy jest, co Państwa może najbardziej zdziwić, to jest opublikowanie przeze mnie dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących Ali Ağczy. Co w nich jest? To już widzę tutaj na twarzach kilku z Państwa zaciekawienie, jakie były relacje, co w tych dokumentach jest. Zachęcam do lektury książki. Natomiast powiem Państwu tylko, że historia tego zakazanego śledztwa, jak ja to nazywam, to jest historia, jakiej ja nie spotkałem chyba nigdzie później, bo ja przecież opisywałem kulisy śledztwa w sprawie zabójstwa generała Marka Papały, gdzie też, no tak jak to wygląda, to włosy się dęba jeżdżą na głowie, stają na głowie, czy no, sprawa smoleńska, przecież mnie bardzo bliska. To tu są w odniesieniu do Jana Pawła II, w odniesieniu do tej sprawy zastosowane są dokładnie te same mechanizmy, z którymi mamy do czynienia później. Jest zresztą, jak na ironię historii, kilka takich tropów łączących, albo kilka osób łączących sprawę zamachu na Jana Pawła II właśnie ze sprawą smoleńska, dlatego że tutaj mogę zdradzić kilka takich szczegółów. Mam nadzieję, że nie zniechęci to Państwa do zakupu książki, ale łącznikiem między KGB czy GRU, czyli sowieckimi służbami, a Ali Ağczą był dyplomata sowiecki w Teheranie. Ağca podczas jednego z przesłuchań, kiedy bardzo mu zależało na tym, żeby przenieść go do lżejszego więzienia gdzie mogłaby go odwiedzać matka, gdzie nie musiałby takich katuszy cierpieć. Opowiedział sędziemu Martelli o swojej tajemniczej wizycie w Teheranie i spotkaniu z szefem tamtejszej rezydentury sowieckich służb specjalnych. No i tutaj pewien paradoks, ponieważ w 1983 roku włoska prokuratura poznała tą relację, a w roku 1982 tenże oficer, zdając sobie sprawę, co się święci, kiedy już wiedział, że Ağca zeznaje, po prostu zdezerterował. Jest to kluczowe dla sprawy świadek, który nie został do dzisiaj przesłuchany, który przebywa w Wielkiej Brytanii i Brytyjczycy ani wówczas, kiedy to śledztwo trwało, ani nigdy później nie zgodzili się przekazać Włochom jakichkolwiek dokumentów z przesłuchań tego człowieka. Ja jego historię opisałem tutaj bardzo szczegółowo, a żeby było śmieszniej, to jego przełożony, generał Szczerbaszyn, no, którego kariera mogła się zatrzymać przez to, że jego podwładny uciekł, zrobił błyskotliwą karierę później jako przyjaciel Andropowa, czyli szefa KGB, i był jedną z tych osób, które miały bardzo dużą wiedzę o Smoleńsku, i w 2012 roku dopadł go seryjny samobójca, to znaczy pan, wcześniej pułkownik, już wówczas generał, sam do siebie strzelił tuż przy drzwiach swojego domu. W Moskwie oczywiście. I takich historii tutaj ja opisałem wiele, i to wszystko, o czym teraz mówię, no, tworzy taki nieprawdopodobny wręcz mechanizm zbrodni, zła, kłamstwa, dezinformacji, manipulacji. Słucham? Czegoś takiego myślę, że nie wymyśliłby nawet scenarzysta filmowy. Państwo pewnie pamiętacie sprzed 30 ponad lat informację o uprowadzeniu córki dyplomaty watykańskiego, którego chciano wymienić na Ali Ağcę. Ja tutaj opisuję, że de facto porwano dwie córki, z czego dwóch różnych dyplomatów, z czego jeden był w gronie bliskich współpracowników, przyjaciół Jana Pawła II, miał dostęp do papieża codzienny. Kiedy się okazało, że nie dało się, że ten pierwszy dyplomata nie był tak wpływową postacią w Watykanie, porwano drugą dziewczynkę, której ojciec miał już w zasadzie wtedy dostęp do Jana Pawła II, kiedy tylko chciał. Ze strzępów relacji, jakie ja w tej książce przywołuję, wynika, że no papież znalazł się w arcytrudnej sytuacji, też psychicznie dla niego, no bo te porywacze, którzy dawali dowody, że rzeczywiście dziewczynka jest w ich rękach, żądali od papieża, żeby wstawił się do prezydenta Włoch o uwolnienie Ağczy, czego papież nie mógł zrobić, bo po pierwsze no, żadne prawo tutaj nie dawało papieżowi prawa do ułaskawiania kogoś czy wstawiania się. Po drugie, no, gdyby papież zaczął ulegać terrorystom, uległby raz, drugi, no to co byłoby później? Potem, prawda, ktokolwiek chciałby jakoś nieformalnie wpłynąć na papieża, no to porywałby dziecko jego współpracownika. No, była też historia z 2000 roku, kiedy już Jan Paweł II był staruszkiem schorowanym, że zatrzymano szaleńca, który chciał porwać samolot po to, żeby zmusić Jana Pawła II do ujawnienia trzeciej tajemnicy fatimskiej, prawda, więc takie historie tutaj były. Jest też bardzo taka ciekawa z punktu widzenia dziennikarskiego historia, którą ja tutaj opisuję, związana z mafią włoską, której przedstawiciel miał prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo nie wiemy tego na pewno, on już nie żyje, zginął w tajemniczym wybuchu w pobliżu siedziby służb specjalnych, który był prawdopodobnie łącznikiem między mafią, służbami specjalnymi a Ali Ağcą. Także tutaj tych zgonów tajemniczych, seryjnych samobójstw, jak ja to mówię, jest kilkanaście. To znaczy ja odkryłem kilkanaście, prawdopodobnie było więcej. I wszystko to zahaczało o politykę, ponieważ sędzia Ferdinando Imposimato, który wespół z sędzią Martellą badał tę sprawę, odkrył dziwną rolę włoskich służb specjalnych. On bardzo delikatnie, ale stawia taką tezę, ja z nim wielokrotnie rozmawiałem, on mówi po angielsku na szczęście, że prawdopodobnie włoskie służby specjalne w jakiś sposób mataczyły przy tej sprawie. Tutaj pojawia się bardzo ciekawa historia, mianowicie w maju 1981 roku, kiedy wszystkie media na całym świecie pokazują twarz Ali Ağczy jako tego właśnie, który strzelał, do policji we Wiedniu zgłasza się obywatel turecki, krawiec, z następującą historią. mówi policjantom, że 2-3 miesiące wcześniej nie był w stanie przypomnieć sobie daty. Ten właśnie człowiek, którego pokazują teraz na ekranach telewizji jako niedoszłego zabójcę Jana Pawła II, zgłosił się do niego wraz ze swoim kolegą, którego ten dobrze zapamiętał, i poprosili go o przechowanie broni. Tej broni, która, jak się okazało, została później wykorzystana do zamachu na Jana Pawła II. I z taką relacją ten człowiek zgłosił się na policję. Więc policja austriacka spisała notatkę na ten temat, złożył jakieś wyjaśnienia i skierowano go do ambasady włoskiej, gdzie przyjął go przedstawiciel służb specjalnych włoskich, napisał notatkę, wysłał kanałem tajnej łączności do centrali w Rzymie i minęło kilkanaście dni i po świadku ślad zaginął. Do dzisiaj nie wiadomo, co się z nim stało. I sędzia Imposimato, który ten wątek próbował drążyć, przesłuchiwał tych wszystkich oficerów, on doszedł do wniosku, że komuś we włoskich służbach bardzo zależało na uciszeniu tego świadka i jak sprawę zaczął drążyć dalej, to okazało się, że ówczesny szef włoskiego wywiadu był członkiem loży masońskiej, że członkiem tej samej loży masońskiej był dyplomata włoski pracujący wówczas w ambasadzie we Wiedniu. No można tutaj mówić godzinami o tej sprawie. Jest to, mówię, no, historia niebywała. Historia, z którą który dziennikarstwem śledczym zajmuje się już prawie 11 rok, się jeszcze nigdy wcześniej nie spotkałem. A najfajniejszy, najbardziej optymistyczny, najciekawszy jest właśnie finał tej historii, bo jakkolwiek nie udało się wsadzić do więzienia żadnego ze wspólników Ali Ağczy, był taki głośny proces w latach 80., gdzie oni zostali uniewinnieni, ci, których w ogóle udało się przesłuchać, udało się znaleźć i posadzić na ławie oskarżonych, ale ci, którzy rzeczywiście pociągali za sznurki, oni byli bezkarni i ci z nich, którzy żyją, są nadal bezkarni i no, szansa, że którykolwiek z nich stanie przed wymiarem sprawiedliwości, jest już zbliżona do zera. Także jest to... No, dla mnie koniec pracy nad tą książką to był kolejna okazja, żeby się pochylić nad wielkością pontyfikatu Jana Pawła II, który sam w pojedynkę rzucił wyzwanie komunizmowi, no i wygrał. Tutaj, jeśli już mówimy o papieżu, mam też dla Państwa wcześniejszą moją książkę, czyli książkę pod tytułem Agenci SB kontra Jan Paweł II. To jest mój projekt badawczy, który identyfikował kapusiów wokół Jana Pawła II. Z uwagi na moje skromne możliwości wówczas finansowe i czasowe, zawęziło się to siłą rzeczy do Instytutu Pamięci Narodowej. Ja wiem, że właśnie rozpoczynam taki projekt szukania kolejnych kapusiów w Watykanie, którzy pracowali już dla innych komunistycznych służb specjalnych. Jest to potworne wyzwanie i organizacyjne, i czasowe, i każde inne. Mam nadzieję, że jeśli sam nie popełnię seryjnego samobójstwa, to za kilka lat będę mógł się tutaj z Państwem spotkać i zaprezentować te ustalenia. Zresztą ciekawostka, tutaj przywołam słowa Stanisława Michalkiewicza, który kiedyś w swoim wideo felietonie właśnie wspomniał o jednym z ujawnionych przeze mnie agentów. Stanisław Michalkiewicz twierdzi, że cudem był sam fakt, że ten pontyfikat trwał tak długo przy tak potwornej ilości agentów, prawda? W latach zimnej wojny Watykan nazywano najbardziej najeżonym agentami państwem świata, bo na 0,44 km2 było kilkuset agentów komunistycznych, prawda? To wypadał to 1 na 2 metry kwadratowe, prawda? Czy 1 na 3, i mimo wszystko papież triumfował. Opisałem tutaj w tej książce jeszcze bardzo ciekawą historię amerykańskiego jezuity, który na polecenie Jana Pawła II przewertował archiwa amerykańskie i dostępne archiwa komunistycznych służb specjalnych, to już było w połowie lat 90., sporządził tajny raport, który został sporządzony w 2 egzemplarzach i pierwszy egzemplarz trafił na biurko Jana Pawła II, a drugi egzemplarz, wyobraźcie sobie Państwo, trafił do tajnego archiwum watykańskiego, gdzie jest do dzisiaj, gdzie jest niedostępny dla badaczy. No, bardzo chciałbym poznać te nazwiska, które ten historyk, ten jezuita, ojciec Robert Graham opublikował. On korzystał z dokumentów CIA między innymi, ponieważ tutaj w tej książce opisuje właśnie takie porozumienie z 1981 roku między Watykanem a CIA dotyczące właśnie współpracy przeciwko państwom komunistycznym, ale jest pewna wskazówka, kogo on tam odkrył. Jak ktoś z Państwa ma czas i ochotę się w to bawić, to możecie Państwo sobie, tak jak ja to robiłem, wrzucać w internet nazwiska bliskich współpracowników papieża i zauważcie Państwo, że początek 98 roku to jest taki czas, czyli wtedy, kiedy ten jezuita przyjechał z raportem i go zdeponował, to jest właśnie czas, gdzie kariery wielu z nich nagle spowalniają. Ten, który do niedawna był w Watykanie, jeden czy drugi, prawda, czołową, bardzo wpływową postacią, nagle jest zesłany gdzieś do Afryki, gdzieś do Ameryki Łacińskiej i tak dalej. To jest taka wskazówka, którą jak ja spędziłem wiele godzin na tym i jakby zauważyłem tutaj pewną zbieżność między datą, kiedy przyjechał ojciec Graham ze swoim raportem, a tymi zwolnieniami. To jest pewna poszlaka, jakkolwiek oczywiście no, nie twierdzę, że każdy, kto w 98 roku wyjeżdżał z Watykanu gdzie indziej, był agentem, no, absolutnie nie. Także to tyle, co mogę powiedzieć o książkach dotyczących Jana Pawła II. Mówię o nich właśnie dzisiaj, prawda, w rocznicę narodzin nieboszczki PRL, bo przecież to Jan Paweł II, a nie kto inny, najbardziej się przyczynił do tego, że ten nieszczęsny ustrój zbankrutował. I to jest też taki trochę wstęp do tego, o czym mieliśmy dzisiaj rozmawiać, czyli do tematu pod tytułem Kto rządzi Polską? Ja muszę przyznać, że od czasu, kiedy umawiałem się z panem Piotrem i z panią Beatą, zaraz pana Piotra chyba nie zdążyliśmy przedstawić. Proszę śmiało, panie Piotrze, się pokazać, bo pan Piotr tutaj też razem z panią Beatą organizował, tak, brawa, należą się. Także otóż od momentu, kiedy 2 czy 3 tygodnie temu zacząłem się tutaj z Państwem umawiać organizacyjnie co do naszego spotkania, wydarzyła się jedna rzecz, która trochę wnosi do tematu, którym się mamy dzisiaj zajmować. Mianowicie, jak to środowisko Kongresu Nowej Prawicy się śmieje, salon zaczął mówić Michalkiewiczem. To znaczy ujawnione spotkanie prezydenta byłego Kwaśniewskiego, już nie pamiętam tam z kim, w tej restauracji Sowa i Przyjaciele. Jakby i treść, ujawniona treść tego, chyba z Ryszardem Kaliszem się spotkał, ale ja już nie pamiętam tego. Słucham? Tak, no właśnie. Gdzie obaj sobie mówili właśnie o tym, kto tak naprawdę rządzi Polską. I to potwierdzało to, o czym mówi od lat Stanisław Michalkiewicz, a co się sprowadza do takiej tezy, że faktyczne ośrodki władzy leżą daleko poza konstytucyjnymi ośrodkami władzy. I rzeczywiście mieliśmy takich przypadków od zarania tego tworu, jakim jest III Rzeczpospolita, bardzo wiele, które każą nam właśnie postawić taką tezę, że faktycznie prawdziwe ośrodki władzy leżą daleko poza jej konstytucyjnymi organami. To jest przypadek wielce czcigodnego kolegi Korwina-Mikkego, który jako poseł, był dość barwną postacią, który jako poseł domagał się wykonania kary śmierci na tamtym Trynkiewiczu i tych pozostałych bestiach, pedofilach skazanych i odpowiedziano mu, że kara śmierci nie może zostać wykonana, ponieważ obowiązuje nieformalne moratorium na wykonywanie kary śmierci, prawda? Z drugiej strony tenże sam Korwin-Mikke w 1993 roku wyszedł na mównicę sejmową i zaproponował przegłosowanie ustawy, która miałaby zakazać zadłużania państwa. Efekt był taki, że szacowne grono 460 wówczas wybrańców narodu jak na komendę ryknęło śmiechem, bo nikomu wtedy nie mogło przyjść do głowy, żeby tutaj rzeczywiście zakazać zadłużania się. No jak to zakazać zadłużania się? Jak to nie można, prawda, zadłużać Polski na koszt naszych dzieci, wnuków, prawnuków. Oczywiście Polskę zadłużano i wtedy, i teraz. A spróbujmy, proszę Państwa, zastanowić się w takim razie, kto tak naprawdę rządzi Polską. Ja muszę przyznać, że podczas ostatnich 10, w zasadzie podczas tych 10 lat swojej pracy dziennikarskiej, kiedy się zajmowałem dziennikarstwem śledczym, ja się zajmowałem rzeczywiście sprawami najpoważniejszymi, to znaczy i sprawą Smoleńska, i sprawą Papały, i sprawą Dębskiego. Ja byłem jednym z tych dziennikarzy, którzy na początku sprawę Olewnika napisali, jakby wyciągnęli na światło dzienne. Opisałem też sprawę mordercy księdza Suchowolca i księdza Niedzielaka, który żyje do dzisiaj, nomen omen, jest moim sąsiadem, 700 metrów ode mnie mieszka pod Warszawą. Na szczęście jest sparaliżowany i jakoś tak nie stanowi już zagrożenia. Pamiętam, że jednym z takich głośniejszych moich tekstów lat temu, już chyba 7, to była informacja podana przeze mnie w tygodniku Wprost, gdzie wówczas pracowałem, o tym, że Bronisław Komorowski jako marszałek Sejmu negocjował z tymi dwoma panami z WSI, z których jeden jest oskarżony teraz razem z Wojciechem Sumlińskim, właśnie zakup aneksu do raportu z WSI. No i gromadzenie tej wiedzy przez ostatnie 10 lat, efektem są między innymi te książki, które tutaj Państwo widzicie, ale nie tylko, bo jeszcze procesy sądowe i kilka innych nieprzyjemności, z którymi się borykam od lat. To wszystko też zaczęło mnie prowadzić do wniosku, że faktycznie ta władza w Polsce, która jest, to jest malowana, a za nią rządzi kto inny. I teraz, jeśli Państwo pozwolicie, to ja się spróbuję pochylić nad tym tematem i spróbować odpowiedzieć na to pytanie, kto tak naprawdę rządzi Polską. I podzielę tę część mojego wykładu na takie dwa obszary. No, pierwszy będzie polityczny, drugi będzie historyczny. I jeśli ja miałbym szukać tych, którzy naprawdę rządzą Polską, to muszę wspomnieć o kilku lobby bardzo wpływowych, które nie wiedzieć czemu mają bardzo dużo do powiedzenia w sprawach polskich. Polska, co zresztą też zauważa Stanisław Michalkiewicz, i nie tylko on, bo to jest częsty też pogląd wśród publicystów Radia Maryja, naszego dziennika i innych tytułów. Otóż w Polsce rzeczywiście ścierają się ze sobą rozmaite grupy interesów, które reprezentują tutaj interesy innych państw. I jedynym takim lobby, którego nie ma, to jest lobby polskie, to, które reprezentowałoby interesy polskie. I faktycznie, no i jakieś lobby innych krajów tutaj mamy? No przede wszystkim lobby niemieckie. Tutaj lobby niemieckie, które dokonuje ekspansji gospodarczej i kulturalnej. Więc w 2007 roku, pod koniec rządów PiS-u, leżał w Sejmie projekt ustawy, na mocy której miano anulować ważność przedwojennych ksiąg wieczystych na Warmii i Mazurach. Dlaczego było to takie ważne? Dlatego, że kiedy zmieniły się granice w 1945 roku, kiedy Polska się w nowym kształcie swoim dostała się w orbitę wpływów sowieckich, to rządzący Polską komuniści, którzy twierdzili przecież, że Marks wiecznie żywy i Lenin wiecznie żywy i komunizm nigdy nie upadnie, tak jak tysiącletnia Rzesza miała trwać wiecznie, to komunizm miał trwać wieczniej, prawda? I oni doszli do wniosku, że nie muszą tutaj żadnych prawnych korekt robić, no dlatego, że Niemców pogoniliśmy, prawda, wstrętnych faszystów, hitlerowców i oni nigdy nie wrócą. Minęło lat 45, komunizm dokonał żywota, na szczęście oczywiście, i w tym czasie rozpoczęło się zjednoczenie Niemiec. I minęło lat kolejnych 20, no i rozpoczął się problem rewindykacji tych majątków. Na czym to polega? To polega na tym, że dzieci, wnuki, a czasami nawet prawnuki dawnych niemieckich właścicieli występują z roszczeniami do polskich sądów o zwrot tych nieruchomości. Rekordzista to jest dżentelmen z chyba północnych Niemiec, z okolic Hamburga, jeśli się nie mylę, który żąda, żeby mu zwrócić połowę Olsztyna dzisiejszego, prawda? I to prowadzi do tego, że sądy muszą orzekać na podstawie ksiąg wieczystych, no a księgi wieczyste nie są, to są księgi wieczyste przedwojenne, ponieważ komuniści nie widzieli potrzeby, żeby się tym zajmować, a kolejne polskie rządy problem zlekceważyły. Ustawa przygotowana przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk nie trafiła do laski marszałkowskiej i nie została przegłosowana, kolejna ekipa o tej sprawie zapomniała. No i efekt jest taki, że dzisiaj masowo na Warmii i Mazurach Niemcy odzyskują mienie swoich przodków. No jak na ironię historii, to ci, którzy byli tymi właścicielami właśnie przed 1939, no nawet przed 1945 rokiem, to w dużej części byli oficerowie SS czy Gestapo, którzy zajmowali się mordowaniem Polaków po prostu, prawda? No czyli tak sobie dopilnowaliśmy interesu przez 25 lat, 26 już lat istnienia Najjaśniejszej III Rzeczypospolitej, że wnuki, prawnuki naszych, tych, którzy mordowali naszych ojców, przyjeżdżają dzisiaj i za nasze pieniądze rugują Polaków z ziemi, prawda? Weźmy drugi przykład. Polskie prawo gwarantuje w polskim Sejmie 2 miejsca mniejszości niemieckiej, prawda? Tymczasem niemieckie prawo nie gwarantuje wcale 2 miejsc mniejszości polskiej. Co więcej, niemiecki rząd wymusił na rządzie polskim obowiązkowe dopłaty do finansowania nauki języka niemieckiego na Śląsku. Rząd niemiecki, co ciekawe, nie traktuje Polaków mieszkających w Niemczech jako mniejszości narodowej, mimo że nakazuje to prawo i to prawo, które mówi, że mniejszość narodowa jest wtedy mniejszością narodową, jeśli spełnia tam jakieś kryterium ilościowe, to prawo jest łamane w Niemczech tylko i wyłącznie w odniesieniu do mniejszości polskiej. Do czego to prowadzi? No to prowadzi między innymi do masowego odbierania Polakom mieszkającym w Niemczech dzieci pod jakimś bzdurnym pozorem. Te dzieci są poddawane germanizacji w takim samym stylu, jak to działo się w czasach, prawda, Hakaty czy zaboru pruskiego. No ja zaraz będę o tym mówił. Kolejna kwestia to jest, zaraz potem jak skończę, to będzie czas na pytania i uwagi, to będziecie się Państwo mogli podzielić. Proszę Państwa, kolejna kwestia to jest kwestia ekspansji gospodarczej niemieckiej. Ja tutaj widzę dużo takich różnych zakulisowych działań towarzyszących przejmowaniu polskich przedsiębiorstw przez Niemców. Ale zwróćcie Państwo uwagę jeszcze na jedną rzecz, że gdzie jest ta największa ekspansja ekonomiczna Niemiec? Nie na Podlasiu, nie tutaj u Państwa, nie na Lubelszczyźnie, tylko nawet nie na zachód od Wisły, bo to oczywiście też, ale na tych terenach, które przed wojną należały do Rzeszy. I teraz zestawcie to Państwo z wypowiedzią kanclerza Schrödera z 2004 roku, który powiedział kiedyś do dziennikarzy, że ja wam zwrócę ziemie wschodnie, tylko dajcie mi trochę czasu. I to właśnie temu ma służyć. Umacnianie wpływów, ekspansja kulturalna, ekspansja gospodarcza, a przy okazji jeszcze obrzucanie Polski i Polaków błotem. Przecież ciągle tam czytamy, prawda, w niemieckiej prasie o polskich obozach koncentracyjnych. Ja jeszcze czekam tylko, kiedy się zaczną jakieś wnioski o odszkodowania od strony polskiej za wypędzenia, prawda, albo za wymordowanie Niemców podczas II wojny światowej. Istniał taki twór w Niemczech, który się nazywał Związek Wypędzonych. Ja kiedyś robiłem dla telewizji polskiej, jeszcze w 2007 roku, jak takie rzeczy można było robić dla telewizji polskiej. Robiłem, bo przecież teraz, gdyby ktokolwiek śmiał taki reportaż zrobić, to zaraz by się spotkał z zarzutem, że zagraża to bratnim stosunkom polsko-niemieckim. I ja wtedy przedstawiłem dokumenty, z których wynikało, że wszyscy założyciele i większość szefów tego Związku Wypędzonych, który powstał po wojnie, to byli dawni oficerowie SS czy Gestapo, prawda? Jeden z nich, już nie pamiętam w tym momencie jego nazwiska, to był nazistowski sędzia, który ponad 300 Polaków skazał na karę śmierci podczas wojny, czyli po prostu zbrodniarz wojenny i bandyta. No i tenże związek, prawda, teraz reprezentuje tych wypędzonych. No to jest jedna z najbardziej antypolskich instytucji na świecie, jaka tylko istnieje. Jest jeszcze powiernictwo pruskie pana Rudiego Pawelki, no, którego zachowanie no, można określić jako delikatnie, jako no, nieprzystające do norm, w jakich w Polsce się wychowaliśmy. Mówię o tych jego aspektach zachowania względem Polaków. To jest właśnie założyciel tej kancelarii, powiernictwo pruskie, które wspomagało tutaj roszczenia niemieckie względem Polaków. Więc to jest jedno lobby. Ja tak mówię w skrócie, bo przecież można by o tym mówić i mówić. Drugie lobby, bardzo wpływowe i bardzo silne, to jest lobby rosyjskie oczywiście. No, lobby rosyjskie kontroluje głównie energetykę, bo to znaczy paliwo i gaz, prawda? No, paliwo kupowaliśmy, jak wykazała afera Orlenu, od spółek, za którymi stały rosyjskie służby specjalne. Gaz też kupujemy od Gazpromu. W książce Zamach w Smoleńsku, którą tutaj przywiozłem, to jest książka, pierwsza moja książka w 2011 roku wydana, po której spadły na mnie gromy, Nawet u Adama Michnika dostałem gromy na całej stronie. To jest forma wyróżnienia, bo to mało komu się zdarza, że całą stronę w Gazecie Wyborczej mu poświęcą, a mnie poświęcono. Słucham? Tak, właśnie też jestem pod wrażeniem właśnie. Nie wiem czemu to zawdzięczam, no ale mniejsza z tym. Kosztowało mnie to, szczerze mówiąc, wyrzucenie z jednej redakcji wtedy, czyli z portalu onet.pl, no ale trudno, no, za walkę o prawdę czasem się dużo płaci. Natomiast wracając do tematu, ja tutaj opisałem bardzo szczegółowo historię relacji gazowych polsko-rosyjskich przed katastrofą smoleńską, to znaczy wskutek, już za dużo, żeby to w szczegółach opowiadać, ale wskutek, nazwijmy to, ekspansji Gazpromu na Ukrainie, Polska, która kupowała wówczas część gazu od Ukrainy, straciła to źródło dochodu, straciła to źródło jakby zaopatrzenia w gaz i zmuszona była zwiększyć swoje dostawy. W międzyczasie powstał jeszcze konflikt o zapłatę należnych odsetek od Gazpromu. To było 1,2 mld złotych za przesył rosyjskiego gazu przez terytorium Polski. No i jakby nasze obozy rządzące się wtedy podzieliły, ponieważ rząd Tuska kategorycznie trzymał stronę Gazpromu, łącznie z Pawlakiem i z Gradem, a ekipa Lecha Kaczyńskiego się temu kategorycznie sprzeciwiała i jakby w kluczowym momencie, kiedy się ważyły szale nowego kontraktu gazowego, Lech Kaczyński i wszyscy ci, którzy byli zwolennikami jego stanowiska w sprawie gazu, wsiedli do tupolewa lecącego do Smoleńska i zginęli. I zaraz potem, jak zginęli, to oczywiście rząd Donalda Tuska przyjął już stanowisko, które wcześniej miał i stanowisko, prawda, uległe, łagodne wobec Gazpromu, zgodzono się na wszystko, a Waldemar Pawlak pojechał do Moskwy i podpisał tam kontrakt niekorzystny dla Polski. Skrajnie niekorzystny, za który płacimy. Jest taki dowcip, zresztą ja wtedy mówiłem to z ironią na pierwszych spotkaniach wtedy po wydaniu tej książki, jak to, prawda, ustroje się zmieniają, prezydenci się zmieniają i rządy się zmieniają, ale kontrakty gazowe zawsze podpisuje Waldemar Pawlak. Zresztą, proszę Państwa, Waldemar Pawlak, że taką dygresję zrobimy, to jest w ogóle jedna z najbardziej obrzydliwych postaci III Rzeczpospolitej, bo... Gadam, muszę sobie trochę wody nalać, ale kimże jest Waldemar Pawlak, oprócz cenionym na całym świecie ekspertem od podpisywania umów z Gazpromem? Mianowicie kariera Waldemara Pawlaka zaczyna się w połowie lat 80. Od spółki Agrotechnika, czyli to jest taka spółka nomenklaturowa, która zajmowała się handlem zakazanymi oficjalnie oprogramowaniami, czyli w skrócie wtedy obowiązywał program COCOM, czyli program embargo Reagana, między innymi na technologię dla Związku Radzieckiego. No więc oczywiście wiadomo, że jednym z głównych priorytetów komunistycznych służb specjalnych było wykradanie tych technologii i tym się zajmowała między innymi spółka Agrotechnika z panem Pawlakiem i z panem Janem Burym, bo przecież i on i jego, prawda, korzenie się polityczne i biznesowe sięgają Agrotechniki. W międzyczasie dochodzi do zabójstwa tego pana Bartoszcze, który był liderem PSL-u. Po nim schedę obejmuje właśnie Pawlak. I zwróćcie Państwo uwagę, no porównajcie sobie Państwo PSL za czasów Mikołajczyka z PSL-em za czasów Pawlaka. To są dwa zupełnie różne PSL-e, prawda? To tak samo jakbyśmy porównali sobie, no nie wiem, nawet brakuje porównania tak naprawdę, bo przecież... No być może, no to tak samo jakbyśmy porównali krzesło z krzesłem elektrycznym. O, tak mogę powiedzieć. No i proszę Państwa, pod światłym przywództwem Waldemara Pawlaka PSL z partii tej właśnie mikołajczykowskiej, partii pełnej ideałów jeszcze przedwojennych, partii, która reprezentowała, no lepiej czy gorzej, ale jakoś tam reprezentowała wieś i chłopstwo, PSL staje się partią, która kradnie, która uwikłana jest w setki afer, której zależy tylko na synekurach, prawda, na posadkach ciepłych, która jest gotowa wejść zawsze i z każdym w koalicję. Przecież jest ten słynny dowcip, jak po wyborach parlamentarnych dziennikarz pyta Waldemara Pawlaka: panie premierze, a kto wygra wybory? No jak to kto? Nasz koalicjant, prawda, odpowiada Pawlak. No i to jest zmora. No PSL jest katastrofą polskiego życia publicznego zupełnie i niestety... I niestety niewiele zapowiada się na to, żeby się to zmieniło. Także lobby rosyjskie oczywiście, że wrócę do tego poprzedniego wątku, ma bardzo dużą kontrolę nad polskim sektorem zbrojeniowym, o czym można przeczytać chociażby w raporcie z weryfikacji WSI autorstwa pana Antoniego Macierewicza. Lobby rosyjskie ma bardzo duży wpływ na media, na wojsko. Większość generałów, którzy teraz sprawują najważniejsze funkcje w polskim wojsku, to są generałowie szkoleni w Moskwie. Ogromna część oficerów dawnych WSI to są ludzie szkoleni w Moskwie, prawda? Więc te powiązania są, one są bardzo silne i trwać będą, póki się polskiego życia publicznego po prostu nie oczyści z tych ludzi. Proszę Państwa, kolejne takie lobby to jest lobby izraelskie, o którym Stanisław Michalkiewicz mówi bardzo dużo i od wielu lat. To jest lobby, którego celem zasadniczo jest to, żeby po pierwsze obarczyć Polaków na świecie winą za Holokaust, po to, żeby mieć no jakby taką moralną legitymację do wyciągania od nas odszkodowań i do odzyskiwania dawnych kamienic. No, kilka miesięcy temu wybuchł skandal polityczny, kiedy się okazało, że prezydent Komorowski chce sprywatyzować lasy po to, żeby zaspokajać roszczenia żydowskie, prawda? No to jest jednak no, trochę przesada. Ciekawą też sprawą jest to, że to, co mnie bulwersuje od kilkunastu lat, kiedy mieszkam w Warszawie, to jest to, że żydowskie wycieczki tutaj z Izraela, które przyjeżdżają oglądać miejsca związane z Holokaustem, przyjeżdżają w towarzystwie uzbrojonych funkcjonariuszy państwa Izrael, prawda? No, nie jest mi znany... Słucham? No, Mossad. No. I nie jest mi znany inny przypadek, żeby w jakimkolwiek kraju świata można było przyjechać z własnymi żołnierzami, prawda, w charakterze ochrony. Zresztą no, takim apogeum tego problemu to stało się to, kiedy izraelski Kneset zaplanował sobie obrady na terenie obozu oświęcimskiego, prawda, ku bierności polskich władz. De facto obóz w Oświęcimiu stał się takim miejscem jak eksterytorialnym. Nie mówię de jure, tylko de facto, dlatego że no, tam tak naprawdę nie wiadomo kto tym rządzi, skoro bez pytania polskich władz o zdanie, prawda, inna władza ustawodawcza przyjeżdża tam sobie na obrady. Kolejne lobby to jest lobby amerykańskie, które... Amerykańskie. No, dobrze, celowo to podzieliłem, no ale dobrze. Okej. W takim razie, żeby tutaj pana nie bulwersować, to przejdę do kolejnego lobby. To jest lobby, któremu poświęciłem całą książkę. Książka ma tytuł Homoterror i to jest lobby właśnie gejowskie, lobby kochających inaczej. Ciekawa też mnie spotkała ironia losu, bo mój wydawca wymyślił promocję tej książki, ona się ukazała rok temu, zadziwiająco aktualna, i promocję postanowiliśmy zrobić na Placu Zbawiciela pod tą słynną tęczą i rzeczywiście zrobiliśmy tam legalnie, dostaliśmy wszystkie zgody i tak dalej. I pierwszą dedykację, jaką dałem na tej książce, to dałem właśnie dwóm kochającym inaczej, którzy przyszli i mówią do mnie: panie redaktorze, my podzielamy to, co pan głosi, bo my jako homoseksualiści nie chcemy tego terroru gejów, prawda? Mogę to cytować no myślę, że zwolennicy politycznej poprawności nie będą mieli mi tego za złe. Zresztą 2 miesiące temu udzieliłem mojemu koledze z RMF-u, Bogdanowi Zalewskiemu, wywiadu na temat tej książki. Wywiad został opublikowany nie na antenie, tylko w serwisie internetowym RMF FM, skutkiem czego RMF stał się na kilka dni obiektem wściekłych ataków ze strony środowisk gejowskich całego kraju. Poziom głupoty i nędzy intelektualnej, jaki reprezentują, prawda, ci tak zwani działacze gejowscy, no jest czymś niebywałym. Ja muszę przyznać, że takiej rozrywki to już dawno nie miałem, kiedy tam czytałem. Zresztą naprawdę, jak ktoś z Państwa się, to jest nie do powtórzenia, ja tego nie mogę powtórzyć. Jak ktoś z Państwa ma ochotę się dobrze pośmiać, to zachęcam, żeby sobie przeczytać. Znajdziecie Państwo w internecie, bo przecież te środowiska są bardzo krzykliwe. Wystąpienia, protesty, prawda? Już tam jakaś inicjatywa była, żeby mi zakazać wykonywania zawodu dziennikarskiego, prawda? To tak w ramach polityki miłości miałbym umrzeć z głodu, bo komuś tam się nie podoba. Natomiast, proszę Państwa, to żarty na bok, bo lobby to lobby gejowskie, czy lobby kochających inaczej, rzeczywiście jest wyjątkowo groźne i o ile celem tych wcześniejszych lobby, o których mówiłem, jest rządzenie Polską, powiedzmy, czy wpływanie na decyzje w sprawach polskich na płaszczyźnie politycznej czy gospodarczej, to to lobby wzięło sobie za cel zniszczenie tradycyjnej rodziny, zniszczenie tradycyjnych wartości i rozbicie społeczeństwa od wewnątrz. Chyba 1,5 roku temu był taki przypadek, jak lewici, gejowscy działacze zostali w Moskwie obici, łącznie z tymi, prawda, idiotkami z tej organizacji Femen, która jedna tam nawet wskakiwała na jakiś stół obrad i biust pokazywała Władimirowi Putinowi. On był chyba niespecjalnie zainteresowany, żeby oglądać. Ja się mu nie dziwię, bo ta baba rzeczywiście była brzydka, ale proszę Państwa, i wtedy prawda, część świata zachodniego protestowała, jak to jest, że w Moskwie się bije gejów. No, tu jest kluczem do zrozumienia tego mechanizmu, to są lata 60., kiedy ruchy gejowskie, podobnie jak ruchy hipisowskie czy feministyczne, były finansowane przez Związek Radziecki właśnie po to, żeby rozbijać od wewnątrz zachodnie społeczeństwa. I myślę, że nadal są. Dlatego o ile Władimir Putin czy jego poprzednicy z KGB nie mieli nic przeciwko działalności tych środowisk na Zachodzie, czyli działalności polegającej na właśnie rozbijaniu od wewnątrz zachodnich społeczeństw, no tyle nie mogli sobie pozwolić na to, żeby od wewnątrz rozbijano społeczeństwo rosyjskie i tych wszystkich, prawda, to całe towarzystwo obito od razu, jak się tylko w Moskwie pojawiło. Proszę Państwa, geneza, ja tutaj powiem kilka słów jeszcze, geneza homoterroru to są przełom lat 80. i 90., kiedy w Stanach Zjednoczonych wyszła książka dwóch właśnie kochających inaczej, mówiąca o tym, jak Ameryka się ma zmierzyć ze swoim kompleksem, strachem właśnie związanym z nietolerancją. No i oni napisali taki rozkład jazdy, taki drogowskaz właśnie, jak powinno się rozwijać ruchy gejowskie na całym świecie, to znaczy promować wszystkich tych znanych celebrytów, którzy są takiej orientacji, tłumaczyć ludziom, prawda, że to tak samo, tylko inaczej, żądać penalizacji wszystkich, prawda, przejawów mowy nienawiści i tak dalej. Ja to tutaj wszystko opisałem, to jest na tyle obrzydliwe, że nie będę już się tutaj w szczegóły wdawał. Powiem tylko Państwu, że staram się trochę bić na alarm i na każdym spotkaniu, jakie mam, o tej sprawie mówić, dlatego że można sobie zadać pytanie, prawda, kiedy widzimy kolejny triumf tej głupoty homoterroru, co będzie dalej? No ja tutaj opisuję w tej książce przykład Szwecji, która już jest takim, jak ja to mówię, gdzie jest piekło tęczowego raju, gdzie już poza rzeczami śmiesznymi, jak na przykład specjalne symbole na toaletach, takie, które mają nie razić tam tych wszystkich seks dziwadeł, wprowadzono już na przykład możliwość finansowania operacji zmiany płci, czytaj odcinania sobie przez państwo. Finansuje to szwedzki podatnik, także pan Bęgowski, pseudonim Anna Grodzka, pojechał do Bangkoku, żeby sobie ucinać, a gdyby poczekał 2 czy 3 lata, to mógłby pojechać do Szwecji i ucięto by mu na koszt podatnika. Właśnie ja chciałem do tego nawiązać, bo pani tutaj mówi, że nie jest pewne, czy mu ucięli. Ja pani wierzę, ale nie dociekam tego, bo jakoś aż tak dalece moja dziennikarska ciekawość nie sięga. Któż widok ten opisać zdoła, jak mówi poeta, prawda? A któż go znieść potrafi? Zresztą takim triumfem, można powiedzieć, genderyzmu i wkładem pana Bęgowskiego, pseudonim Anna Grodzka, w rozwój tolerancji jest to, że jak tylko coś zostało posłem, to pozostałe kluby parlamentarne wysłały delegację do dyrektora Kancelarii Sejmu, żeby im trzecią toaletę zbudować, bo nikt z tym czymś nie chciał, prawda, z toalety korzystać. W związku z czym, ja muszę przyznać, słyszałem to w formie anegdot, ale też nie dociekałem i będąc w Sejmie nie szukałem tej toalety. To oczywiście tytułem żartu, no, o panu Bęgowskim, pseudonim Anna Grodzka, powstały dziesiątki dowcipów, na przykład taki dowcip, jak to umiera Bęgowski, pseudonim Grodzka i dostaje się po śmierci do piekła. I diabeł mówi, słuchaj, my tu w poniedziałki chlejemy w piekle, a ty chlałeś? O, chłopaki, chlałem codziennie. O, to poniedziałki będziesz miał w piekle. Świetne. A ćpałeś? O, ćpałem. O, my tu w te wtorki ćpamy, to będziesz miał wtorki, świetne. A słuchaj, a jak ty się czułeś, jak ci tam w Bangkoku obcinali? Chłopaki, co wy mówicie? Przecież to wszystko jedna wielka ściema, nikt mi niczego nie obcinał. Uuu, to środa będzie w piekle bardzo nieprzyjemna. Prawda? Jest jeszcze kilka takich właśnie dowcipów, na przykład umarł Tusk i dostał się po śmierci do piekła. I diabeł mu mówi, słuchaj Tusku, masz 3 szanse, żeby się wydobyć z piekła. Zrób nam tu w piekle autostrady. No to Tusku się uwija, diabeł przychodzi po roku na kontrolę, mówi, coś ty tu zrobił, przecież to ani się przejechać nie da, dziura na dziurze, nawet nie wiadomo, w którą stronę te bramki działają. No chłopaki, wybaczcie, tak czasem bywa, że nie wychodzi. No dobra, mówi diabeł, masz 2. szansę, zrób nam tu internet w piekle. No to Tusku się uwija, diabeł przychodzi po roku na kontrolę i mówi, coś ty tu zrobił, przecież tutaj się maila nawet nie da wysłać, łączności nie ma, wszystko po twojemu. No chłopaki, wybaczcie, tak czasem bywa, że nie wychodzi. To się diabeł zdenerwował i mówi, słuchaj Tusku, masz ostatnią szansę. Musisz dać rozkosz cielesną pięknej kobiecie, którą ci przyprowadzę. No to Tusku zaciera ręce, w końcu mu się uda i diabeł przyprowadza Grodzkiego. I Tusku się pyta, ale przecież co ty mi przyprowadziłeś? Przecież to nie jest żadna piękna kobieta, tylko Grodzka. No tak czasem bywa Tusku, że nie wychodzi, prawda? Takich dowcipów o panu Bęgowskim PS Grodzka słyszałem jeszcze trochę. Jeżeli jesteśmy nagrywani, to nie wszystkie będę powtarzał, bo jeszcze mnie oskarżą o jakąś mowę nienawiści albo o coś tam innego. A oskarżanie to, muszę państwu przyznać, jest bardzo nieprzyjemną rzeczą w zawodzie dziennikarskim. Ja jestem dziennikarzem już prawie 11 rok, śledczym, a oskarżonym w procesach karnych jestem, już 7. rok za chwilę będę miał, 7. rocznicę będę świętował jako oskarżony z moją żoną, z którą się pobraliśmy w 2012 roku. Czasem się śmiejemy, że jeszcze w naszym małżeństwie nie było dnia, kiedy nie byłbym oskarżony, prawda? Z tego nieszczęsnego artykułu 212, który mówi, kto za pomocą środka masowego przekazu zniesławia albo pomawia, przy czym, żeby było śmieszniej, to definicja, która obowiązuje w polskim prawodawstwie, definicja słowa pomówienie, nie zakłada, że muszą to być informacje nieprawdziwe. To znaczy za pomówienie można też odpowiadać wtedy, kiedy pisze się prawdę. No i to jest cały ból, że jeszcze w sądownictwie w Polsce mamy, prawda, duże zaszłości z PRL-u, mówię tutaj o kadrowych roszadach, no to też i wyroki są takie, a nie inne. Sale są bez krzyża, to prawda, ale głupota polskich sędziów orzekających to jest coś niebywałego. Ja pamiętam, że w ogóle udało mi się ku mojemu zdumieniu, z Korwinem-Mikke się śmialiśmy, że chyba idzie kres tego ustroju, bo Leszek Szymowski wygrał ze służbami specjalnymi jeden proces. Mianowicie jest taka spółka, która się nazywa Ecotrade, spółka ochroniarska, która chroni dużą część obiektów państwowych. To jest spółka, o której ja kiedyś zrobiłem 30-minutowy program w telewizji polskiej w czasach, kiedy prezesem był Bronisław Wilcztań, to jeszcze wtedy można było robić takie materiały i ja tam podniosłem związki ze służbami tej spółki, które wykazałem poprzez, tam chyba było 7 członków Rady Nadzorczej i 20 teczek. Tak jak wychodziło po 3,5 teczki na jednego, prawda? I to tylko jeden był tajnym współpracownikiem, a reszta była oficerami kadrowymi. I pamiętam, że zaczęła się sprawa, oni tam 1 000 000 złotych chcieli ode mnie i od telewizji w sumie. Ciągnęło się to do marca tego roku, czyli 8 lat ponad, tak, dokładnie w 8. rocznicę emisji filmu sąd oddalił powództwo paradoksalnie i to akurat sąd chyba rocznikowo albo rok starszy, albo 2 lata starszy ode mnie, także jeszcze sąd nieuwikłany w PRL i to chyba była przyczyna tego. Natomiast wcześniej, to był 2. raz, kiedy ten proces szedł, bo za 1. razem ten proces przegrałem, ale najciekawsze było to, w jaki sposób, mianowicie przyszła na salę sądową pani sędzia, tak koło 60-tki, i mówi do nas tak, słuchajcie panowie, bo ja tutaj sądzę od czasów Gomułki, zajmowałam się tylko rozwodami, I ja tak naprawdę nie wiem, o co wam tu w ogóle chodzi. A pan, panie Szymowski, to tutaj jakieś głupoty w ogóle wypisuje, że tutaj spółka to są służby specjalne i że mają etaty niejawne w służbach specjalnych, a w Polsce nie ma etatów niejawnych, niechże se pan zobaczy do kodeksu pracy, prawda? I to był poziom intelektualny. I to był poziom intelektualny pani sędzi, która rozpoznawała pozew przeciwko mnie i Telewizji Polskiej o 1 000 000 złotych, która potem po 3 latach prowadzenia procesu właśnie w ten sposób mówi tak: słuchajcie panowie, mamy jeszcze połowę świadków nieprzesłuchanych, a ja odchodzę na emeryturę. To wiecie co? To ja wam wydam taki wyrok, żebyście się obaj odwołali i żeby to poszło jeszcze raz. I tak rzeczywiście zrobiła. Ja więcej zainwestowałem w tą sprawę, niż zarobiłem na tym programie, na szczęście, ale no to i tak jakby mogło być gorzej. I to jest właśnie jakby poziom intelektualny naszych sędziów. Jest taki dowcip, jak to w Sądzie Okręgowym w Warszawie siedzą 3 sędziowie i debatują nad wyrokiem. Nagle otwierają się drzwi, wchodzi zdenerwowany młody człowiek i mówi do jednego z tych sędziów: panie sędzio, wczoraj pana żona była z psem na spacerze, pański pies pogryzł moje dziecko. Albo mi pan zapłaci 10 000 złotych odszkodowania, albo pana pozwę do tego sądu. No więc sędzia idzie do gabinetu, wyciąga 10 000 złotych z kieszeni tam, skądś tam i daje temu człowiekowi, a drugi sędzia mówi: Tadziu, przecież ty jesteś od 5 lat rozwiedziony, a od 10 lat nie masz psa. A wolałem mu dać, bo wiadomo, co w tym naszym sądzie wymyślą. I to państwo się z tego śmiejecie, proszę państwa, ale ja, który muszę siadać na wokandzie, mnie do śmiechu nie jest, kiedy ja widzę sędziów w taki sam sposób, prawda, procedujących. Kiedyś i głupi przede wszystkim, proszę pana, głupi potwornie, na przykład... O, no słucham. Pan się myli, do sądu się nie, w moim przypadku do sądu się nie idzie, do sądu wzywają, proszę pana, i to jest problem, no, ale tak, na przykład i czasem mam problemy z tłumaczeniem takich rzeczy oczywistych, na przykład ostatnio mam taką sprawę, która mi się toczy za publikację w tygodniku Angora już chyba albo 4. albo 5. rok, to już chyba do przedawnienia zajdzie, prawda? Sąd niepodległego, demokratycznego państwa nie jest w stanie w ciągu 4 lat, prawda, zdecydować co do winy dziennikarza albo niewinności. I sąd jest tak zdesperowany, że wezwał mnie pisemnie do tego, żebym przedstawił w ciągu 7 dni dowody swojej niewinności, prawda? Ja odpisałem sądowi, że konstytucja zakazuje kogokolwiek zmuszania do przedstawiania dowodów niewinności. Dostałem 1000 złotych grzywny za obrazę sądu, prawda? Proszę państwa, my się tu śmiejemy, ale to jest katastrofa, naprawdę, to jest katastrofa. Ja tutaj mam książkę pod tytułem Media wobec bezpieki, w której opisałem uwikłania środowiska dziennikarskiego i całego systemu medialnego w służby specjalne PRL i III RP. I potem tak rozmawialiśmy z wydawcą przy jakiejś herbacie. On mówi do mnie: panie Leszku, no może byśmy się zmierzyli z projektem z najwyższej półki, czyli z projektem Wymiar Sprawiedliwości wobec bezpieki. No więc ja zatarłem ręce, otworzyłem projekt w IPN-ie, zacząłem sprawdzać sędziów, tych co najważniejszych oczywiście, tam prezesów Sądu Najwyższego, ministrów, wiceministrów. Złożyłem pierwszy wniosek i po miesiącu dzwoni do mnie pani z IPN-u, ja odbieram telefon, pyta: pan Szymowski, tak jest? Proszę pana, bo mamy problem, bo pan tyle tych akt zamówił, że my tyle wózków nie mamy. Proszę państwa, wyobrażacie sobie państwo? Jak pisałem o dziennikarzach, to dostawałem takie teczki, z których wybierałem co znakomitsze książki i byłem w stanie opisać tutaj cały system. A jak dotknąłem Wymiaru Sprawiedliwości, to się okazało, że jest to za przeproszeniem takie bagno i taki syf, że gdybym ja to chciał opisać, to chyba 20 lat musiał spędzić nad tym. Jest pierwszy projekt w moim dziennikarskim życiu, z którego się wycofałem. Spotkałem się z wydawcą, mówię: szanowny panie, nie ogarnę. Pierwszy raz w życiu tego nie jestem w stanie. Poradziłem sobie, prawda, ze sprawą Smoleńska, Papały, Dębskiego. Tutaj poniosłem porażkę. Jest to katastrofa. Państwo, którzy macie to szczęście, że oglądacie sądy z zewnątrz i nie chodzicie po nich. To jest po prostu jedna wielka katastrofa. Jest takie powiedzenie od czasów starożytnego Rzymu, że im głupsze państwo, tym więcej w nim praw. Pamiętam, kiedyś prowadziłem wywiad właśnie dla telewizji z świętej pamięci senatorem Romaszewskim i on mi powiedział, mówiąc o zupełnie jakimś innym wątku, że państwo polskie produkuje rocznie 21 tysięcy stron dziennika ustaw. 21 tysięcy stron przepisów. Wiecie państwo, jaka to jest ilość? To jest jeszcze więcej niż to, co ja w IPN-ie na tych sędziów dostałem, prawda? I ja zacząłem to obserwować, to w ogóle no, wiadomość niebywałego kalibru, która powinna trafić na czołówki wszystkich serwisów informacyjnych. Ja zacząłem tą sprawę śledzić i okazuje się, że jak w 2007 i 2008 roku, jak mówił świętej pamięci senator Romaszewski, produkowaliśmy 21 tysięcy stron dziennika ustaw, teraz produkujemy 36. I na przykład 36 tysięcy stron przepisów, każde ma nowelizację, nowelizacja do nowelizacji, interpretacje, nowele i tak dalej. No, tego się nie da po prostu przeczytać, zapamiętać. Centrum Adama Smitha ogłosiło pół roku temu, że przeciętny przedsiębiorca musi spędzać 208 godzin rocznie, czyli tam trochę mniej niż 10 dni, na czytanie tego. No to jak on się może zajmować biznesem, jak musi zajmować się czytaniem takich kretynizmów, prawda? A jeszcze problemem dodatkowym jest to, że wiele słów w języku prawnym znaczy co innego niż w rzeczywistości. No i idzie taki biedny człowiek jak ja do sądu i tam się dowiaduje, prawda, że no niby na gruncie zdrowego rozsądku ma rację, ale prawo mówi co innego. No i to tak naprawdę wypadałoby się nauczyć jeszcze jednego języka, czyli języka prawnego. Co to znaczy? No taki prosty przykład, no co to jest małżeństwo, to państwo wiecie, ale w sądzie małżeństwo to może być chłop z chłopem, no i tak jest też. Słucham? Z kozą, wie pan, myślę, że jeszcze nie, ale może tego doczekamy. Nie daj Boże, ale to jest katastrofa. Tego prezydent Kwaśniewski, no, który w rozmowie z Ryszardem Kaliszem mówił, że trzy największe jakby obszary patologii to jest prokuratura, sądy i służby specjalne, towarzysz Kwaśniewski miał rację, absolutnie tutaj. To nie ulega cienia wątpliwości. Także proszę państwa, kto rządzi Polską? Chciałbym wiedzieć, ale opowiedziałem państwu tutaj o kilku lobby. Myślę, że mógłbym o różnych jeszcze innych wpływowych środowiskach mówić, które uzurpują sobie prawo do tego, żeby rządzić Polską, ale dużo by to czasu nam zajęło, gdybyśmy tak chcieli wszystko przeanalizować. Także to z mojej strony w dużym skrócie tyle. Jeśli ktoś z państwa ma jakieś pytania, to serdecznie zachęcam. Proszę państwa, tylko mam prośbę, żeby w miarę zwięźle to było, żebyśmy tutaj nie opowiadali monologów na temat swojego życia. Bardzo proszę. Tak, o, proszę bardzo. Ja mam do pana takie pytanie, panie redaktorze. Chodzi mi o taką jedną rzecz. Książkę, którą pan wydał w sprawie Smoleńska. Chciałbym wiedzieć, bo jeszcze jej nie widziałem, ale chciałbym wiedzieć, jak pan zatytułował tą książkę. Czy to jest tytuł mówiący o katastrofie smoleńskiej, czy tytuł mówiący o zamachu smoleńskim? Książka ma tytuł Zamach w Smoleńsku, dokładnie. Bardzo dobrze. I teraz mam jeszcze dodatkowe jedno pytanie. Tutaj pan zaczął mówić o motto amerykańskim, gdzie pan się spotkał z pewną, jakby już wycofał pan się z tego z uwagi na to, że tutaj zaczęło się coś tam dziać. Ja chcę powiedzieć taką jedną rzecz, ja też troszeczkę czytam i powiem panu taką jedną rzecz. Jakby pan do pytania przeszedł. Nie, już chciałbym monologów. Już panu mówię, o co mi chodzi, bo to muszę taki wstęp zrobić, że niech to więcej, nie Hitler rozpoczął wojnę z Żydami, tylko właśnie żydowscy amerykańscy Żydzi. I to chciałem panu powiedzieć, że żeby ktoś tutaj na sali, kto się temu sprzeciwił, to tak właśnie wygląda sprawa. Dobra, proszę dziękuję. Jakieś kolejne pytania, jeśli można. Tak, jeżeli można pytania, kto ma jakieś? Tak? Panie redaktorze, Kamil Sokołowski, Centrum Społecznej Demokracji. Ja mam takie pytanie do pana. Jak pan jako redaktor ma wizję i światopogląd na dzisiejsze media w Polsce? Jakie pana zdaniem są najbardziej obiektywne w dzisiejszych czasach? Dziękuję. Z pan, tygodników, to zależy jak pan ocenia, co pan rozumie przez słowo obiektywizm. Ja szczerze mówiąc widzę teraz, obserwuję apogeum kontroli służb specjalnych nad mediami, co też no, mnie w bardzo nieprzyjemny sposób dotyka, bo permanentnie permanentnie, prawda, doznaje rozmaitych nieprzyjemności, tak delikatnie mówiąc, przez ludzi służb, czy uplasowanych w mediach, czy kontrolujących media. Ja jestem chyba jedynym dziennikarzem, czy jednym z nielicznych, który pisze w mediach w zasadzie niekontrolowanych przez służby. Ja jestem dziennikarzem tygodnika Najwyższy Czas, tygodnika Angora, głównie tych dwóch, i od czasu do czasu coś tam w Gazecie Finansowej napiszę albo w Warszawskiej Gazecie. Natomiast jeżeli chodzi o kondycję mediów, to znaczy moim zdaniem należy zrobić dwie rzeczy, żeby polskie media rzeczywiście stanęły na światowym poziomie. To znaczy po pierwsze trzeba zakazać finansowania mediów przez spółki Skarbu Państwa, bo to polega na tym, prawda, że jak państwo chce sobie kupić jakiegoś redaktora naczelnego, czy jakieś wydawnictwo, czy chce sobie zapewnić święty spokój, to po prostu kupuje tam reklamy. No, konia z rzędem temu, kto mi wytłumaczy, po co na przykład reklamy KGHM-u. Prawda? Nie wiem, czy tutaj państw... No to przecież ja rozumiem, oczywiście, że ja rozumiem ten mechanizm. No i taki właściciel mediów, prawda, no albo musi przyjąć reklamy od tej czy innej spółki Skarbu Państwa i wiadomo, że za to nie pisze źle o władzy, albo upaść. To jest jedna rzecz. A druga sprawa to jest to, że należy ujawnić, i to bezwzględnie, wszystkich ludzi z mediów, którzy pracują dla służb specjalnych. To paradoksalnie w tych mediach tak zwanych prawicowych jest ich znacznie więcej niż w tych, nazwijmy to, reżimowych, no ale to już historia na inny temat. No, więc ja oceniam media obecnie w Polsce bardzo źle. Kondycję dziennikarską oceniam bardzo źle. No, niestety, co mówię z wielką przykrością, podam Państwu przykład. No, Państwo pewnie znacie nazwisko redaktora Cezarego Gmyza, z którym ja muszę toczyć proces sądowy, ponieważ mnie opluwał permanentnie jakiś czas temu, wypisując głupoty, no nieprawdopodobne wręcz. A kiedy przyszło do procesu sądowego, no to się wyparł autorstwa swojego własnego tekstu, prawda, pod którym był podpisany. I kiedy udowodniliśmy mu to autorstwo, to prawda, podnosił raban, że udowadniamy mu to autorstwo niezgodnie z prawem. Czyli facet, prawda, najpierw mnie opluwa, potem bez żadnego, prawda, nawet bez żadnej możliwości dania mi się ustosunkowania do jego tez, a jak przychodzi, prawda, do procesu sądowego, to się wypiera autorstwa. Kiedy jeszcze mu się to udowadnia, no to podnosi larum, czyli złapany za rękę mówi, że to nie jego ręka. No i to w każdym kraju normalnym, cywilizowanym, zachodnim po takim numerze facet by przestał być dziennikarzem po prostu, a tutaj sam siebie, prawda, kreuje na gwiazdę dziennikarstwa śledczego zresztą. Dużo by mówić i o nim, i o jeszcze innych. Tutaj pan ma pytanie, proszę bardzo. Nie wiem, czy odpowiedziałem tutaj na kolegi pytanie odnośnie media. Słyszałem przed chwilą. Który się nazywa, bo żyje, Samuel Avny. Jak? Samuel Avny, Hotel Delfin. Nie. Tu na pograniczu. Nie słyszałem. Wie pan... Proszę się zainteresować, bo z tego to wyjdzie jeszcze jedna afera. To był przedstawiciel Mossadu, który wyciągał na początku lat 90. ludzi z Rosji, z Białorusi i tak dalej. No. Tak możliwe. Ja o operacji Most pisałem, tam napisałem chyba kilka tekstów, ale w tym właśnie kontekście, o którym pan mówi, ale ja, proszę państwa, afer i nieprawidłowości w Polsce jest tak ogromna ilość, że nie ma dziennikarza, który byłby w stanie zająć się wszystkimi. Ja się zajmowałem tymi, które uznawałem za rzeczywiście ważne, więc to, co ja wiem, to jest, myślę, że jakaś 0,1 promila, czy 0,01 promila całości. No mówię, ten system jest tak skonstruowany, że on jest sam w sobie aferalny. Już momencik, już, że nie ma możliwości. Zresztą powiem Państwu, jeśli jeszcze Pani pozwoli sekundkę, żebym skończył. 3 miesiące temu opisałem zupełnie szokującą, skandaliczną sprawę, która została przemilczana przez media. To opisałem w Gazecie Finansowej. Mianowicie opisałem kontrakty spółki należącej do Bartłomieja Sienkiewicza, tego właśnie, o którym Państwo myślicie, która dostała kilka milionów za doradztwo przy wyborze inwestora na budowę gazoportu w Świnoujściu. No i doradzała tak, że doradziła spółkę, prawda, która teraz pracuje dla Gazpromu. Nie? Żeby było jeszcze śmieszniej, to prawidłowość tego przetargu nadzorował facet, który, znaczy inaczej, kontrolę nad służbami, które kontrolowały to, sprawował facet, który przyszedł z Gaz-Systemu, został ściągnięty przez Bartłomieja Sienkiewicza do ministerstwa. W ten sposób, prawda, służby specjalne kontrolowane przez pana Sienkiewicza miały obiektywnie kontrolować jego prawda, biznesowe działanie. No przecież śmiech na sali. To jest w ogóle afera, no co najmniej na komisję śledczą. Dzwoniłem do paru kolegów z PiS-u, mówiąc im, żeby się tym zajęli, ale nie chcieli. Bardzo proszę. Tutaj pani ma pytanie, to może pani. Proszę. Korzińska, Klub Gazety Polskiej. Panie autorze, panie dziennikarzu, widzę media wobec bezpieki. Koledzy z Gazety Polskiej podjęli temat media resortowe dzieci. Czy to jakoś przeciwstawne? Co to jest właściwie? Jak wobec media resortowe dzieci? Czy można postawić naprzeciwko siebie te dwie książki? Nie, jak one paralelne są? Moja książka to jest wcześniejsza, bo moja książka jest z 2012 roku. Aha. Autorzy drugiej książki, o której pani wspomniała, mieli dostęp do części materiałów, które odtajniono już po tym, jak ja opublikowałem swoją książkę. Aha. Temat jest ten sam. To jeszcze drugie pytanie. Z tą tylko różnicą, że no... To jeszcze drugie pytanie. Czy to Męśko samo do pana przypełza, czy ma pan też sieć? Jeszcze raz? Czy Męśko to samo do pana przypełza, czy jakaś sieć informatorków jest jednak? No każdy dziennikarz korzysta ze źródeł informacji. Ja mam bardzo różne. Bardzo różnych ludzi, z którymi rozmawiam, którzy mi różne rzeczy w sekrecie powierzają, często narażając siebie, tak jak ci ludzie z Gaz-Systemu, którzy mi opowiadali o kontraktach spółki Sienkiewicza, więc no oczywiście no, dziennikarz nie istnieje bez źródeł informacji. Przemysław Stolarski, Młodzież Wszechpolska, ja mam takie pytanie. Jedna z pana książek nazywa się Zamach w Smoleńsku. Tak. Czy posiada pan jakikolwiek twardy dowód na to, że był to zamach, czy pan nazwał tak tą książkę, zatytułował tak tą książkę tylko na podstawie poszlak? Dziękuję. Wie pan, to jest trudne pytanie, bo co pan rozumie przez słowo twardy dowód? Ja byłem przesłuchiwany w prokuraturze kilkakrotnie przez sympatyczną dziewczynę, którą w randze chyba kapitana czy majora, którą ściągnięto z jakichś innych spraw, która równie dobrze mogłaby się zajmować z takim samym skutkiem każdym innym śledztwem. I ona zadała mi takie dwa pytania. Po pierwsze pyta mnie, czy pan był kiedyś świadkiem rozmowy Dmitrija Miedwiediewa i Władimira Putina na temat Smoleńska. Więc ja odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że nie, no zeznawałem pod przysięgą przecież. A drugie pytanie, jakie mi zadała, to było takie, czy panu znajomi oficerowie rosyjskich służb specjalnych mówili o planowanym zamachu, więc ja odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że oficerowie rosyjskich służb specjalnych mi się nie zwierzają ze swoich planów. No i tak wyglądało, prawda, moje przesłuchanie. Co to jest dla pana młodego kolegi twardy dowód, więc no, jeżeli chodzi o to, czy ja, prawda, nie wiem, byłem świadkiem rozmowy albo czy słyszałem, czy widziałem, to oczywiście nie. Nie byłem 10 kwietnia w Smoleńsku, natomiast ja zacząłem docierać do ludzi, którzy albo mieli wiedzę, albo mogli mieć wiedzę i ja postawiłem kilka tez i wszystkie tezy wykluczyłem poza tezą zamachu i im dłużej żyję, tym, i tu pewnie nie jestem odosobniony, myślę, że wśród państwa się znajdzie wielu takich, którzy to samo powiedzą, że im dłużej ja żyję, tym mi się ta teza bardziej potwierdza. No ja byłem pierwszy, który napisał o 2 wybuchach. Ja byłem pierwszy, który napisał o tym, że załoga była świetnie wyszkolona. Ja byłem pierwszy, który napisał o tym, że ta wersja z tym pijanym generałem to jest chucpa. Ja tutaj próbowałem no, spojrzeć na to w takim szerszym trochę kontekście geopolitycznym, pisząc o Gruzji, o gazie, potem o gazie łupkowym jeszcze. Także nie wiem, czy odpowiedziałem na pańskie pytanie, bo... Co w takim razie według pana wskazuje na choćby te 2 wybuchy? Tak jak pan powiedział, wskazuje, a nie... Wie pan, w tej książce przytaczam ekspertyzę profesora doktora habilitowanego Mirosława Dakowskiego, który jest światowej sławy fizykiem i specjalistą od praw pędu, czyli dokładnie od tego, co było tutaj potrzebne. To jest kilkanaście stron. jak pan ma czas, to zachęcam do lektury książki. Dam oczywiście panu dedykację. I tutaj pan znajdzie odpowiedzi na to, bo to jest, mówię, to jest kilkanaście stron tylko tej jednej kwestii, gdzie no, jedna z takich rzeczy, no to żeby tutaj się nie rozwijać, to profesor Dakowski stwierdził, że gdyby rozrzut tych części samolotu, promień rozrzutu jest taki, że wskazuje na wybuch, a nie na zderzenie. On to wyliczył po prostu matematycznie, także ja to opisałem w 2011 roku, na 1,5 roku przed tym, jak pojawili się eksperci zespołu Macierewicza, także pani tam siedząca miała pytanie, pani właśnie. Może ja pani podam mikrofon. Wojciech Sumliński był mi kiedyś bliski jak brat. W pewnym momencie nasze drogi się rozeszły i ja nie chcę tutaj obgadywać kolegi, bo proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie. Natomiast jakby, jeśli już dojdziemy, to sprawa, ja pisałem o tej sprawie jako jeden z pierwszych dziennikarzy. Ja ujawniłem, o czym Wojciech Sumliński nie chce dzisiaj pamiętać, właśnie rolę pana Komorowskiego tutaj, dzięki czemu on w ogóle jest na wolności, bo gdyby nie ten tekst, to on by już siedział w areszcie tak zwanym wydobywczym. Natomiast ta sprawa nie do końca wygląda tak, jak państwo ją znacie z relacji medialnych, co jasne, ale nie wygląda też tak do końca, jak ją znacie z relacji Wojciecha Sumlińskiego. Znaczy on się w mistrzowski sposób kreuje na ofiarę, no a mówię to z przykrością, a nią nie jest. Bardzo proszę. I co pan sądzi o całkowitym odtajnieniu zasobów archiwalnych IPN-u w przypadku zmiany władzy, spodziewanej zmiany w Polsce jesienią bieżącego roku i jakie będą tego konsekwencje? Ja, proszę państwa, mam taki pogląd, że już nie pamiętam, który to filozof powiedział, że wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. Ja może tutaj rozczaruję panią sympatyczną z klubu Gazety Polskiej i tych z państwa, którzy jesteście zwolennikami PiS-u, ale ja sobie nie obiecuję dużych zmian po zmianie Platformy na PiS. To znaczy, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to jest partia założona przez Bezpiekę, przecież to nie ma cienia wątpliwości. Państwo pamiętacie pewnie sprzed 14 lat te słynne występy tych tak zwanych trzech tenorów, prawda, czyli Płażyńskiego, Olechowskiego i Tuska. I jest taka anegdota krążąca po Warszawie, jak generał Czempiński oglądał tą relację w telewizji, rozgniewał się i mówi, co oni tutaj przecież to jest platforma czterech, a nie trzech i tym czwartym jestem ja. No i założycielem tak naprawdę i twórcą Platformy Obywatelskiej faktycznym był generał Czempiński. Ślady Bezpieki są tam bardzo widoczne. Zresztą mógłbym wymieniać nawet z nazwiska co prominentniejszych polityków Platformy, którzy reprezentują przecież interesy bezpieczniackie. Natomiast tak naprawdę funkcjonuje tutaj sztuczny podział na Platformę i PiS, czyli na partie, które się niewiele od siebie różnią, bo zwróćcie państwo uwagę, spróbujmy odłożyć na chwilę emocje, prawda? Jeżeli tutaj są wśród państwa ci, którzy głosują na PiS, to bardzo proszę, żeby mnie nie wyzywali od rosyjskich agentów, a jeżeli są, no, platformerstów chyba nie ma, ale proszę państwa, no, jak to słusznie zauważył kiedyś Rafał Ziemkiewicz, a my mamy taki fałszywy wybór między takimi jak Platforma, którzy wprawdzie są cynikami i złodziejami, ale może tam przestaną nam przeszkadzać, prawda? Może zlikwidują jakieś głupie przepisy, może trochę zmniejszą biurokrację, a takimi, którzy, prawda, są trochę bardziej uczciwsi wewnętrznie, chcą rozliczać, no, ale się nie znają na gospodarce, prawda? No i teraz co się okazuje, że no, rządzili ci właśnie patrioci płomienni w latach 2005-2007, obiecywali, że zrobią 3 miliony mieszkań, coś tam. No i okazało się, że, prawda, 3 milionów mieszkań wprawdzie nie ma, ale jest atmosfera, prawda, tam strachu i tak dalej, wykreowana oczywiście przez media. No to dawaj, no to dobra, to już ich nie chcemy, to zagłosujemy na takich, którzy no trochę się tam ukradną, trochę coś, no ale może nam chociaż zliberalizują gospodarkę, może tym właścicielom drobnym dadzą odetchnąć. No i co się okazuje, że nie dali odetchnąć, a kradli więcej niż sobie niż jakby zakładaliśmy. Więc jakby jest to sztuczny zupełnie podział. Zresztą no może tutaj część z Państwa zaszokuje, ale poza tym, że w PiS-ie jest część ludzi uczciwych, tak, wewnętrznie uczciwych, to ja nie widzę różnic tak naprawdę między Platformą a PiS-em, no bo jakież to są różnice? No różnice to są takie, że prawda, teraz ministrem edukacji jest pani bodaj Szumilas, tak? Czy pani Rostkowska? Pani Rostowska, no nomen omen była szefowa sztabu wyborczego Jarosława Kaczyńskiego, prawda? No i pani Szumilas mówi, że, czy pani Rostowska, to wszystko jedno, mówi, że to podręczniki muszą być, prawda, takie, a nie inne. Ktoś, kto rządzi teraz Ministerstwem Kultury, no to chce pieniądze z podatników, pieniądze od podatników dawać na przykład na filmy o gejach, a ten, który przyjdzie z PiS-u, będzie chciał nie dawać na filmy o gejach, tylko dawać na filmy o legionach, prawda? No, moim zdaniem różnica będzie polegała na tym, jeżeli się nie będzie nam zabierać pieniędzy z naszych kieszeni na rozdawanie, bo jeżeli ktoś mi zabiera pieniądze pod pozorem na przykład takim, że sfinansuje z tego kulturę i zabiera mi miesięcznie tam 50 czy 100 zł w moich podatkach, ja jestem też przedsiębiorcą, poza tym, że jestem dziennikarzem, bo z żoną firmę prowadzimy i wiem, jak trudno jest być w Polsce przedsiębiorcą, to mnie różnicę robi nie to, na co on wyda te pieniądze, bo mi wszystko jedno, bo jak mi już ukradnie, to co za różnica, na co wyda, tylko to, żeby on mi przestał zabierać. I to jest clue. Poza tym w PiS-ie, przy całym szacunku dla patriotyzmu pisowskiego, nie ma jakiejś większej specjalnej myśli organizacyjnej, nie ma ludzi, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu, w organizowaniu, w kierowaniu zespołami ludzkimi. No teraz kandydatką na premiera będzie pani Beata Szydło, prawda? No, sympatyczna dama, góralka, która nie ma żadnego doświadczenia w kierowaniu czymkolwiek, prawda? No, rządzenie państwem wymaga umiejętności menadżerskich, umiejętności kierowniczych, a to się nabywa latami. No ja wiem, jaką odpowiedzialnością i jak ciężko jest prowadzić firmę, w której się zatrudnia własną żonę, gdzie trzeba codziennie, co miesiąc, prawda, 10 płacić ZUS, co 20 podatek, prowadzić tą całą niepotrzebną papierologię, te segregatory z dokumentami, koszty, no to się w głowie nie mieści, prawda? I każdy przedsiębiorca, który ma chociażby miesiąc doświadczenia z prowadzeniem przedsiębiorstwa, podszedłby do polityki zupełnie inaczej. Są, proszę Państwa, dwa sposoby, takie historia zna, kierowania państwem. No pierwszy to jest sposób taki monarchistyczno-menadżerski, że prawda, król czy prezydent rozsądny bierze sobie mądrych doradców i stara się zajmować jak najmniejszą ilością spraw, żeby się nimi zajmować dobrze. I drugi to jest wzór leninowsko-demokratyczny, to znaczy, że się zajmuje wszystkim i wszystkim zajmuje się do dupy. Bo jest taka słynna historia, jak to w 1918 roku, tuż po rewolucji październikowej, towarzysz Lenin pojechał na spotkanie z ludem pracującym miasta Piotrogrodu, no i wysłano delegację. I delegacja pod przewodnictwem jakiejś towarzyszki, prawda, takich wymiarów, że tutaj by się w tych drzwiach nie zmieściła, wiem, bo zdjęcia widziałem, mówi tutaj towarzyszu Lenin, no ja co to jest, czeka, zabiera nam chleb i masło i my nie mamy czym wyżywić dzieci, to co to za władza robotnicza, która robotnikom nie pozwala dzieci wyżywić. No więc Lenin zwołał posiedzenie plenum tam tego najważniejszego WKPB, no i plenum, prawda, pod kierownictwem światłych towarzyszy podjęło uchwałę, że Czeka ma zakazane zabierania klasie robotniczej masła i chleba. W rezultacie po miesiącu na kolejne bezsensowne posiedzenie zgłosił się przedstawiciel Czeka z alarmem, że burżuazja i kontrrewolucja się odradza, bo nie wolno zabierać chleba i masła, prawda? No w związku z czym to samo gremium pod kierownictwem tego samego Lenina wydało drugi przepis, skrajnie sprzeczny z tym pierwszym, że należy, prawda, w przypadku walki z kontrrewolucją zabierać chleb i mięso. No i tak niestety funkcjonują, przecież to się niczym nie różni od sytuacji, kiedy, prawda, przyjeżdżają pielęgniarki protestować, czy górnicy, czy lekarze, czy ktokolwiek inny, zbiera się szacowne grono, prawda, pod przewodnictwem tego czy innego premiera i debatuje na temat rozwiązania problemów. Tymczasem, patrząc z punktu widzenia menadżerskiego na to, to w ogóle nie jest problem, którym powinno się zajmować państwo. Weźcie sobie państwo coś takiego jak edukacja. No tutaj pewnie część z Państwa jest dziadkami, babciami, mamami. Widzicie Państwo, jak wygląda edukacja, prawda? No jest to jeden wielki bałagan, moralna degrengolada, podręczniki, prawda, w ilości straszliwej dla dzieci. Mój chrześniak, prawda, jak poszedł do pierwszej klasy, to niósł plecak, który liczył kilkanaście kilogramów, prawda, tyle to wszystko ważyło. I No właśnie, potem te dzieci mają chore kręgosłupy, no to trzeba powołać, prawda, jakiś departament do spraw kręgosłupów i tak dalej. Tymczasem rozwiązanie problemów edukacyjnych jest proste, znaczy z punktu widzenia menadżerskiego patrząc, no wystarczy wprowadzić bony edukacyjne, podzielić tą kwotę, która jest w budżecie zapisana na edukację, na ilość dzieci. Niech każdy rodzic dostanie, prawda, na każde dziecko bon i zaniesie je do tej szkoły, której chce, żeby się jego dziecko uczyło. Na szkoły należy sprywatyzować, prawda, natychmiast. No i jaki będzie tego efekt? No efekt będzie tego taki, że po pierwsze no znika potrzeba funkcjonowania takiego tworu jak Ministerstwo Edukacji. Można tych wszystkich ludzi zwolnić jednego dnia z pożytkiem dla nich i dla systemu edukacji. Tych wszystkich kuratorów, nadkuratorów, wicekuratorów i tak dalej są w ogóle niepotrzebni, oni są szkodliwi. Ich praca jest po prostu, przynosi tylko i wyłącznie szkody, nie przynosi pożytku. I teraz, prawda, niech pieniądze idą za uczniem. Jeżeli mamy tam w budżecie, nie wiem, 1 miliard czy 2 miliardy, ja mówię, rzucam przykładowo, nie znam danych, na edukację, no to podzielmyż to na litość boską przez ilość dzieci, jakie mamy, dajmy te bony. No i taki rodzic w tym momencie staje się natychmiast, to rodzic rządzi edukacją, prawda? No i taki dyrektor szkoły czy właściciel szkoły biega na zadnich łapkach przed tym rodzicem. A dlaczego? No bo wyobraźcie sobie Państwo, że ja taki niedoświadczony przedsiębiorca kupuję sobie szkołę. Biorę kredyt, pędzę do banku, bank mi mówi, no to kolego, ale to musisz zastawić dom, samochód, coś tam, no więc ja się spieszę. Dlaczego? Dlatego, że za rogiem jest inny bank, do którego biegnie mój konkurent. No i ja, który postawiłem, prawda, cały majątek życiowy pod to, żeby dostać kredyt na szkołę, wiem, że jak ja tej szkoły nie będę dobrze prowadził, to w tym momencie ona upadnie, ja skończę pod mostem i moja rodzina tak samo, no więc, prawda, ja zabiegam dzień i noc, żebyście Państwo, rodzice, przyszli do mnie, a nie do konkurenta. Więc co robię? No po pierwsze wynajmuję jakichś meneli z kijami, żeby tych genderystów wszystkich pognali, prawda, 2 czy 3 kilometry dalej i pytam, co chce rodzic, bo to rodzic rządzi. I teraz co, chcecie rodzice basen? Dobrze, budujemy basen w szkole. A dlaczego? Bo to samo powie wam konkurent za rogu. A czy wy chcecie, prawda, informatykę dla dzieci? No tak, koniecznie, musimy zatrudnić informatyków. A dlaczego? Bo ten z za rogu zatrudni, prawda? Po czym na przykład kwestia podręczników. Ja patrzę, jakie są podręczniki, zatrudniam najlepszych nauczycieli, ja im muszę płacić. A dlaczego? Bo ten zza rogu zapłaci. Inaczej, ja zbankrutuję. I to jest prosta recepta na przywrócenie normalności w systemie oświaty. Tylko dlaczego się tego nie zrobi? Dlatego, że ten obecny system służy temu, żeby demoralizować i kraść. Bo proszę Państwa, możecie Państwo dowolny podręcznik, dowolnie głupi, broniący dowolnie absurdalnych tez. Przecież ja kiedyś czytałem podręcznik do przedsiębiorczości, to przecież to bzdury takie, że to w czasach Hilarego Minca można byłoby to pisać, prawda? I możecie Państwo dowolny podręcznik wprowadzić do użytku, jeżeli dacie Państwo łapówkę urzędnikowi, prawda? Bo urzędnik jest zainteresowany tym, żeby wziąć łapówkę za wprowadzenie podręcznika, nic go innego nie interesuje. A powiedzcie Państwo takiej matce czy takiemu ojcu, żeby on wysłał swoje dziecko za własne pieniądze do szkoły, gdzie będą go uczyć głupot. Niemożliwe. I w tym momencie po prostu przy takim systemie złe szkoły bankrutują, dobre szkoły zostają, a rodzic rządzi systemem edukacji. Wszystkie patologie systemu typu przemoc, typu wykorzystywanie seksualne nastolatek, typu gender, one znikają jak ręką odjął, prawda? Jest to sprawa zupełnie prosta. To samo ze służbą zdrowia, prawda? Wystarczy służbę zdrowia sprywatyzować i kazać ludziom wszystkim, którzy pracują, się ubezpieczyć, niech ubezpieczenie w razie czego pokrywa. No to rodzi się pytanie, co z tymi starszymi ludźmi? No i ja mówię, to samo, wprowadźmy bony. Jeżeli niech ludzie w wieku produkcyjnym, prawda, płacą tam jakieś podatki na tych ludzi, którzy teraz są w wieku emerytalnym, żeby taka babcia czy taki dziadek, jeśli się źle poczują, mogli z takim właśnie bonem iść do szpitala. A dlaczego do tego? Bo tam już czeka konkurent, który też chętnie te pieniążki przytuli, prawda? No i oczywiście no, na tej podstawie tym starszym ludziom można finansować opiekę medyczną na dobrym poziomie do czasu ich śmierci. Ale dlaczego się tego nie robi? Dlatego, że obecny system opieki zdrowotnej pozwala potworne pieniądze kraść. Potworne pieniądze. Przecież wiecie Państwo, jakie łapówki się daje za wpisanie leku na listę leków refundowanych? Wiecie Państwo, jakie potworne łapówki się daje za wprowadzanie takich czy innych zmian w przepisach? To jest system stworzony po to, żeby kraść i jego się nie zmieni. I to nie jest żadna różnica, czy ministrem zdrowia będzie pan Arłukowicz, czy pan Neumann, czy ktokolwiek z PiS-u, bo to system trzeba zmienić. To system jest do dupy, a nie ludzie. Ale tu się rozgadałem, bardzo proszę o pytania. To jeszcze pan tutaj chciał pytanie zadać? Można jeszcze, panie redaktorze? Tak, tylko już bez tych monologów jakby pan... tak, panie redaktorze, to znaczy bardzo pana przepraszam, jeżeli pan mi pozwoli na to, dotyczy to tej książki właśnie o zamachu smoleńskim, tylko chciałbym się zwrócić tutaj za pana pośrednictwem do młodego człowieka i chciałbym mu odpowiedzieć na to pytanie, skąd są dowody. Młody człowieku, jeżeli oglądałeś, tylko sekundeczkę, jeżeli oglądałeś w marcu 2010 roku Sejm i z mównicy sejmowej, pan Tusk wyraźnie powiedział, że pan Kaczyński już nigdy nie będzie prezydentem, to znaczy on wiedział, że jego zabiją, rozumiesz teraz? Wie pan, tutaj pozwoli pan, że panu odpowiem, bo to może trochę humorystycznie brzmi, to już będziemy tutaj kończyć, ale ponieważ moja książka Zamach w Smoleńsku w Polsce spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, no czegoż trzeba lepszego dowodu niż ta strona w Gazecie Wyborczej, prawda? To zainteresowanie przełożyło się też na zainteresowanie mediów rosyjskich i w mediach rosyjskich ta książka miała 72 recenzje. Ja nie wszystkie przeczytałem, ale jedna mi szczególnie utkwiła w pamięć. To znaczy rosyjski dziennikarz stwierdził, że ja piszę bzdury, dlatego że ja dopuszczam taką możliwość, że w Smoleńsk zamieszane były polskie władze i tenże dziennikarz rosyjski twierdził, że to jest niemożliwe, bo to się udało. Że to jest taka banda nieudaczników, że nikt by im żadnej wiedzy nie powierzył takiej. I to tak trochę w opozycji do tego, co pan mówił. Proszę państwa, dziękuję serdecznie. Bardzo miło było z państwem się spotkać. Proszę jeszcze podchodzić tutaj, kto chce książkę kupić. Pan tutaj kupił, a nie jest mi pan jeszcze... Jeszcze tutaj, tak jeżeli, panie Leszku, dobrze. Jeszcze panowie, dwóch panów chciał krótkie dobrze. Pytania, dobrze? Proszę bardzo. Proszę pana, zajmuje się pan tymi... śledztwem, to ja miałbym takie pytanie, czy pan interesuje się prawotwórstwem w Polsce? Tak, oczywiście. Bo jak pan pewnie się ze mną zgodzi, że w Polsce potrzeba 4 osoby, żeby zmienić prawo, prowadzić zmianę w konstytucji i tak dalej. Bo wystarczy prezydent, 2 partyjnych przywódców i marszałek Sejmu, który prowadzi na obrady Sejmu daną ustawę. Dany projekt ustawy. No ale właśnie jest taka rzecz, właśnie czy pan zajmuje się takim, kto wprowadza takie przepisy i jak wprowadzane są i tego typu śledztwa? Odpowiem tylko tyle, że lobbowanie na rzecz zmian prawnych jest jednym z najlepszych biznesów w Polsce. Krótko mówiąc, o wszystkim decydują łapówki. Ja tylko jedno takie krótkie pytanie. Słuchałem zainteresowania odnośnie prywatyzacji szkół i innych rzeczy. Co pan powie na temat telewizji publicznej? Proszę pana, tu nie ma co filozofować, bo telewizję... Sekundę, ja tutaj z panem się tylko... Nie mówić, ja poczekam. Tak, jeszcze pytania, tak, jeszcze panowie są. No proszę, drugie pytanie. Panie redaktorze, to w takim razie jakie są pana preferencje wyborcze? Proszę państwa, ja odpowiem najpierw na pytanie numer 1. Telewizję publiczną należy sprywatyzować, przy czym należy... Nie, zlikwidować nie, sprywatyzować. Sprywatyzacja zmieni jednak, niech mi pan wierzy, na lepsze. Przy czym trzeba wprowadzać pewnego rodzaju obostrzenia prawne, żeby nie mógł kupić ktoś, prawda, za pieniądze towarzysza Putina, bo to jest jednak wpływowe medium w Polsce. Ja w ogóle jestem zwolennikiem gospodarki narodowej, żeby nie wyprzedawać przemysłu i ziemi w obce ręce. Także tyle, co myślę o telewizji, bo tam żadna inna zmiana poza zmianą systemową, czyli prywatyzacją, nie pomoże. A jeżeli chodzi o moje preferencje wyborcze, to muszę przyznać, że mam trochę dylemat, ponieważ ja przez lata głosowałem na pana Korwina-Mikkego, nie dlatego, że wierzyłem w jego sukces, tylko dlatego, żeby głosować przeciwko tam Platformie Unii Wolności i różnym innym. Natomiast pan Korwin-Mikke zgłupiał już na stare lata zupełnie, bo to, co on wyprawia teraz, to już bardziej mnie zniesmacza niż... Gada już coraz... Znaczy ja już mam wrażenie, że on już na siłę chce zabłysnąć. On ma przecież ego rozdęte potwornie i pęd na szkło taki, że każdą głupotę jest w stanie powiedzieć. Jeżeli chodzi o Pawła Kukiza, bo tu jest dość ciekawa sytuacja, to ja niestety po tym, co obserwuję ostatnio, nie wróżę mu długiej kariery politycznej. To znaczy Paweł Kukiz stara się łączyć wszystkich pod hasłem jednym, to znaczy Jowy, tylko że Jowy to jest za mało, Jowy nie wystarczą. A ruch Kukiza, on patologicznie boi się po prostu mówienia o programie. Ruch Kukiza nie ma programu, on ma tylko JOW i na tym się daleko nie zajedzie, no bo jeżeli chcecie Państwo robić partię antysystemową, żeby mieć jedno skrzydło związane na przykład z ekonomistami z centrum Adama Smitha, a z drugiej strony ze związkowcami zawodowymi pana Guza, to to jest nie do pogodzenia, to trzeba się na coś zdecydować i zresztą no, ludzie, którzy się zaczynają kręcić wokół pana Kukiza, jakby każą mi przypuszczać, że to za chwilę ta partia zostanie przejęta, czy kontrola nad tą partią zostanie przez służby specjalne przejęta, także to tyle. Tak, tylko wie pan, ile my mamy jeszcze czekać i widzieć, aż w Polsce będzie normalna władza. Dobra, dziękuję Państwu. Jeszcze pan. Króciusieńkie pytanie, Tomasz Szeweluk. Proszę pana, chciałem poznać pana opinię. Czy jest jeszcze czas, bądź też czy są jeszcze możliwości, abyśmy my, Polacy, podnieśli się jeszcze z kolan? Proszę pana, ja widzę w Polsce bardzo dużo rzeczy pozytywnych, bo my mamy taką skłonność, żeby mówić o sprawach negatywnych. Tych negatywnych jest dużo. Moim zdaniem apogeum tych negatywnych, zjawisk w Polsce to był rok 2010 i 2011 i takim finałem była ta walka o krzyż na krakowskim przedmieściu. Potem, prawda, rozruby palikociarni, powołania palikociarni i tak dalej, ale jest jednak wiele wydarzeń takich się dzieje, które na sprawy polskie każą mi patrzeć z optymizmem. Proszę Państwa, no, nie szukając daleko, ludzie młodzi, de facto, ja widzę, że wśród młodzieży się odradza jednak dobry duch. Widzieliście Państwo, ci z Państwa, którzy się interesują piłką nożną, był niedawno mecz Polska-Gruzja. Widzieliście Państwo, ile było polskich flag? Jaka tam duma narodowa z tego zwycięstwa naszego 4-0 przebijała. To są takie rzeczy mało trudne do zauważenia, ale bardzo ważne. W przyszłym miesiącu ja jadę na miesiąc do Anglii, na spotkania z Polakami mieszkającymi w Anglii i wiecie Państwo co? Z wyjątkiem jednego przypadku wszystkie zaproszenia i wszystkie spotkania mam organizowane przez ludzi młodych. Tych organizacji patriotycznych ludzi młodych w Anglii jest już kilkadziesiąt. To po drugie. Po trzecie, my Polacy mamy taką skłonność w genach od 1000 lat, żeby się każdej władzy przeciwstawiać, więc ja myślę, że są tutaj podstawy do optymizmu, jakkolwiek oczywiście pewne czynniki pesymistyczne też widzę. Okej, dziękuję Państwu serdecznie, zapraszam po książki.